będzie teraz gorzej, bo będzie nas słychać. A to odsunę może. Nie, ja nie potrafię się z tym zmierzyć. W ogóle najchętniej to podniósł tak do kamery. Ja się boję. To jest teraz centrum dowodzenia światem. Z tego urządzenia, które zakupiła dla nas firma Better Collective, która nas też zatrudnia, wysyłane są myśli prosto do mojego umysłu. Ja dopiero teraz zrozumiałem bardzo wiele rzeczy, które robiłem w życiu źle, bo po tym kablu przebiegły tutaj właśnie do mojego mózgu. To jest jedna z funkcji tego dyktafonu, kombajnu. Nie wiem, jak ja nie sądziłem, że technologia zaszła aż kuwa tak daleko, że takie coś w ogóle jest w stanie istnieć. Ma ręce. To już są czasy Matrixa. Ma ręce, głowę i nogi. Znaczy jedną nogę, ale można drugą dorobić, jak się podłącza do komputera. Znaczy, przyznajmy też to, co ci powiedziałem, jak tylko wszedłeś i Mateusz nam to pokazał, że gdy Rita znajdzie ujście ze swojego kosmicznego więzienia i zaatakuje Ziemię, to zmieni się w głównego Zorda, który będzie bronił świat przed Ritą i mięśniakiem Jachą. Ja pierdykam. No na Europa, na Europa. Zdaje się, że będzie nas słychać. To źle, znaczy to gorzej. Nie, zastanawiam się, Kuba, co teraz spierniczymy? Bo od strony technicznej już się nie da. Może być obraz, albo może się okazać, że teraz na przykład słychać jakieś dźwięki tutaj z otoczenia, albo jeszcze coś, albo nie wiem. Albo będziemy gadać jakieś straszliwe już głupoty, się większe niż zwykle. Kto? Za Jakuba Błaszczykowskiego, reprezentacji Polski. To jest pytanie, na które chcielibyśmy wszyscy wspólnie odpowiedzieć. Tylko nie mam garnituru i koszuli, i krawatu. Więc dopiero jak się ubiorę, to wtedy na to odpowiem. To jest pierwsza inwestycja, ale było więcej. Leszek zainwestował w antybiotyki. W antybiotyki. Zawsze warto na urlopie zainwestować w antybiotyki. Brałem jeden antybiotyk po powrocie z Bieszczad. Później poszedłem do laryngologa i powiedział, dlaczego pan bierze ten antybiotyk? Proszę nie brać tego antybiotyku, proszę brać inny. Tamten już brałem 4 dni i prawie mi się skończył. Nie było jakichś tych. Biorę w tym momencie tylko 4 leki. Ale to jest na swój sposób urocze, bo powiem szczerze, że to nie była zazdrość, to był taki swoisty podziw, że masz urlop i nie masz zaplanowanego remontu na ten urlop. Mam. A, no to sorry. Mam, myślałem, pokój robię. Myślałem, że tylko Bieszczady i to wszystko. Nie, na ten tydzień jest zaplanowane. Mam drobne opóźnienie, bo jednak inne rzeczy. A, bo remont, no, wyszykowanie pokoju, tak już wiesz, tak tip top. No to pod remont może podejść ewentualnie. Kurde, ja mam zaplanowany remont na połowę lipca i się boję. Co byś robił? Malował wszystko i może zmieniał meble, ale no nie wiem, waham się. Ale malowanie to jest najbardziej zdradziecka robota, bo mówisz, nie no co tam tu pomalować, to nawet przyjemne jest, nie? Wezmę ten wałek, machnę, a później przesuwanie mebli, rozklejanie taśmy, to się paprze. Tu zrobienie tej malarskiej czapki, to strasznie długo zajmuje, ty to robisz. Oglądasz 15 filmik i wciąż nie wychodzi. Folia to się jest... podwija. Ojej, podwija, to jest dramat. Samo malowanie to jest 2% roboty malowania. Najprzyjemniejsze. Ja największy problem mam z tym, że niestety zawsze walczą mnie dwa wilki, bo jeden wilk to jest ten wilk taki wygody, taki lenistwa. On jest bardzo duży wilkiem, ten drugi jest zdecydowanie mniejszy. Ten drugi wilk to jest też wygody i lenistwa, ale taki trochę inny, bo ten pierwszy by chciał, żeby jak najmniej zrobić. Ja fizycznie, żebym jak najmniej zrobił. Ale ten drugi chciałby mieszkać w ładnym, komfortowym mieszkaniu i żeby też było już lenistwo. No i jak na przykład pojawia się problem taki, że jeden z synów załadował z całej siły w ścianę i tam jest takie wybrzuszenie teraz. No można powiedzieć, że niemal do cegły. No i ten wilk wygodny mówi tak, no to pomalujemy naokoło. Będzie okej, no przecież to fajne, że tak jest. To anegdota się z tym wiąże i w ogóle. A ten drugi wilk, nie, to trzeba zagipsować tu tego. A ja już wiem, że to będzie tak, trzeba szpachelką. Jak szpachelką, to pójdzie dalej. Jak pójdzie dalej, to już trzeba będzie całą ścianę prawie gipsować. A potem skrować, szlifować. Jestem w szoku, że... Cały urlop ci pójdzie na tą jedną... Tam, gdzie ta piłka została uderzona. No może tak się zdarzyć właśnie i to mnie boli. I jeszcze jakbym był sam, to bym to wszystko spierdzielił. Ale bym tak, dobra, trzyma się, okej, zostawię to, tu jeszcze taśmą klejącą dokleję ten kawałek, co odpadnie i będzie git. Ale no, jednak zawsze biorę jednego tatę i drugiego tatę i oni... To będziesz zdegradowany do roli gościa, który stoi i robi tak. Coś wam pomóc? Później już nawet nie pytasz, coś wam pomóc. Może herbaty? A zimno jest, to może wodę wam przynosić. Podać coś, no, to jest... Ale Kuba, duże wydarzenie w twoim życiu też. No tak, tak. Trzeba tak przyznać, że nikt się nie spodziewał, że ten serial kiedyś się skończy. Być może, ja uważam, że to nie jest koniec serialu, którym żyła cała Polska w ostatnich miesiącach. Po prostu początek nowego sezonu. Też się tego boję. Z jednej strony jestem z tego zadowolony, z drugiej strony się tego boję. Ktoś zaproponował, chyba na Instagramie, tak mi się wydaje, żeby zmienić nazwę, że to tak jak Kac Vegas.
że potem jest Kadzwegas w Bangkoku. No, totalnie z dupy nazwa, no ale no Kadzwegas, że teraz będzie Diesel News w benzynie. Ale bardziej mi się spodobała nazwa. Kupiłeś? Tak, zakupiłem nowy samochód. Jeszcze była propozycja. Widziałem, to też dowód, jak bardzo ludzie tym żyli. Wrzuciłeś po prostu to zdjęcie kupionego samochodu i tam mnóstwo komentarzy, lajków. Naprawdę tylko wizyta Krzyśka Stanowskiego w Indiach w ostatnich dniach bardziej grzała Polskę niż twoje kupno samochodu. Rekord lajków na Instagramie. Better Call Stack na Instagramie. Czekamy na pierwsze Petrol News. Także Diesel News is the new Petrol. Znaczy Petrol News is the new Diesel News. Zakupiłem samochód Chevrolet Cruze. Tamten był rocznik 2012, ten jest rocznik 2013. Jest bardzo podobny, bardzo zbliżony. Jest taki sam, no nie czarujmy się, jest taki sam. Natomiast ma inny silnik. Teraz już nie będę się z wtryskiwaczami ścigał, tylko będę się ścigał z różnymi awariami benzynowymi. I powiedz mi, Kuba, dlaczego zdecydowałeś się na ten sam samochód? Bo ja uważam, że to jest jedno z najzabawniejszych rozwiązań całej tej sagi, że po miesiącach użerania się z Chevroletem Cruze, gdzie już mechanicy nie wiedzą, jak tutaj zaradzić, PZU rozkłada ręce. I tak kupujesz Chevroleta Cruze, ale jest to zarazem coś pięknego i coś, co mówi coś o twoim charakterze. Tak jak zawsze wklejasz te buty, że zawsze tak. Takie same. I tak samo to jest już do końca Chevroletem Cruze. Już ich nie produkują, ale ty i tak znajdziesz gdzieś jakiś ostatni egzemplarz i będziesz nim jeździć. Zadzwoniłem do stacji diagnostycznej, która reklamuje się, znaczy nie reklamuje, jest po prostu ujęta na stronie Chevrolet Polska. To jest nasz taki serwis diagnostyczny. Jak chcecie Chevroleta dobrze sprawdzić, to zadzwońcie tam. Zadzwoniłem, nie obsługujemy już Chevrolet. Tylko Opel. No dobrze, ale tam... To jest na całą Polskę? Nie wiem, chyba tak. Nie. W końcu podjechałem na najbliższą stację diagnostyczną, nie na tą autoryzowaną, żeby mi to sprawdzili. Ale ja mówię tak, no ale przecież to panowie działają przy tych Chevroletach. To nie chodzi o to, żeby tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy zrobić, tylko taki zwykły, prosty przegląd. No i ten pan, dobrze, skonsultuje się tutaj z mechanikami. Poszedł. Słyszę takie krzyki, takie piski, jęki. Wraca. Nie, na pewno nie. Dobra, trudno, nic się nie poradzi. Pojechałem tam, no i sprawdziliśmy na tej stacji diagnostycznej. Pan powiedział, że fajne auto, zadbane. Pan ci powiedział, że trzyma się, nic nie odpada. Proszę jeździć i na razie się niczym nie przejmować. Jak zacznie odpadać, to wtedy się spotkamy znowu. No właśnie, znaczy widać, że pan handlarz, który to ściągnął, że szukał właśnie kogoś takiego jak ja. Bo zamontował specjalny taki ekranik, że tam się świeci, są bajery. Aha. Lakier jest fajnie zrobiony. Spoiler. Zamontowany. O, masz spoiler? O, kurczę. Auto się tak błyszczy, że czułem się, jakbym znów miał 15 lat i podejmował decyzję na podstawie stanu świadomości, jaki miałem 15 lat. Ja stwierdziłem, że w sumie to jestem ja, dziecinny Jakub. Myślę, sobie kupię Chevroleta Cruze, bo tak, bo mi się wziął i mi się spodobał. I jest brązowy, taki ciemnobrązowy, taki naprawdę fajny. Kasztanowy. Znam różne rzeczy, które są ciemnobrązowe. Na przykład, tak jak wspomniałeś, piękne polskie kasztany. Prawda. No, więc tak będzie to wyglądało z Petrol Newsem. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia związanych z rejestracją i tak dalej. Takie inne takie pierdolety. Pan powiedział, że jakbym poniżej 200 tysięcy jeszcze miał, to, że spokojnie mogę sprzedać, nawet do niego mogę przywieźć z powrotem, bo on do 200 tysięcy to weźmie i sprzeda. Mówiąc to, pakował się i zmieniał lokum. Tak. Znaczy trochę sobie pobiegadaliśmy. Wie pan co? Ja to tych Chevroletów już sprzedałem kilkanaście, na taksówki głównie. I ja się nie zgadzam z tymi mechanikami, co mówią, że Ople. Moim zdaniem to jest dobre auto. Już panu to sprzedałem, więc nie mam interesu, żeby pana okłamywać. Mówię, dobrze, bardzo mnie pan pociesza. Ale na wszelki wypadek, ile jest dni na odstąpienie od umowy? No i się wszyscy bardzo śmialiśmy, którzy pojechaliśmy na to. A powiedz, czy w stacji diagnostycznej mówili ci, że wie pan co, ten Chevrolet daje radę, ale ostatnio w internecie dużo się mówiło o Chevroletach Cruze, duże kłopoty z wstryskiwaczami, z różnymi kwestiami. Nie, niech pan to przemyśli jeszcze raz. Aż tak nie, no ale no był strach duży. Natomiast z moim mechanikiem porozmawiałem, powiedział, no co zrobić, no jak wam się podoba, ale nie diesel. On mówi, nie diesel. To dobrze. Bardzo się ucieszył, że nie diesel. No i byłem z moim kochanym kuzynem, który wziął miernik lakieru, więc jeszcze trochę żeśmy stargowaliśmy. No fajnie, no generalnie bardzo pozytywna wyprawa. Natomiast ciekawsza jest inna sprawa, bo równolegle z Chevroletem Cruze i wszystkimi przygodami dotyczącymi zakupu auta
i moją rosnącą niechęcią do marki Chevrolet, która absolutnie zniknęła w momencie, kiedy stwierdziłem, że trzeba kupić nowego Chevroleta, no to toczę boję z PZU, co też opowiadałem w programie wielokrotnie. Wczoraj napisałem im już taką nieprzyjemną wiadomość. Kolego! No mniej więcej tak. Wiesz co, w sumie właściwie to ja ją nawet przeczytam, bo wszystkie osoby, które ją czytały, to mówiły, że jest okej. Okay. Dobra. Bo podesłali mi informację, ja czekam cały czas jak na szpilkach, aż mi wyślą ile ostatecznie wartość auta i ile wartość wraku, no tak żeby to było sprawiedliwe, nie? Że wartość auta mi płaci 18,5, a wartość wraku 6. Mówię, no to jak chcecie, to sobie schandlujcie to za 6, bo ja nie wierzę, że to się da. No i czekałem 2 tygodnie i zamiast podesłać mi te wyceny zaktualizowane, to oni mi podesłali ile zapłacili wypożyczalni auta za wynajem auta. Mówię, co mnie to obchodzi? No należy mi się auto, no to fajnie, że wypożyczyliście mi auto, skoro właśnie takie są zasady. Napisałem im tak. Dzień dobry. Pięknie dziękuję za podesłanie mi bezcennej informacji o tym, ile państwo zapłacili za wynajem auta zastępczego z OC sprawcy, choć nie ukrywam, bardziej liczyłem na wyliczenie wreszcie, ile rzeczywiście jest wart samochód przed szkodą. Zwłaszcza, że sami wyliczyliście jego wartość na 20,5 tysiąca w marcu przy ubezpieczaniu auta na 2 miesiące przed wypadkiem, gdy według was wartość magicznie spadła o 2000 zł. Oraz kiedy ewentualnie można się spodziewać przesłania pieniędzy ze spieniężonego wraku, którego nie mam zamiaru sobie zostawiać. Postanowiłem wziąć od mechanika bla bla bla. I napisałem im jeszcze tak, liczę na wyliczenie i dosłanie mi brakującej kwoty do 8 lipca, następnie oddaję sprawę w ręce specjalistów od ściągania odszkodowań, bo zwyczajnie 2 równe miesiące to zdecydowanie zbyt długo, by to dalej tolerować. Szczególnie, że jutro muszę ubezpieczyć nowe auto i zapewne dowiem się od waszego przedstawiciela, że nigdy nie ma żadnych problemów z wyliczaniem jakiejkolwiek szkody. Przepraszam z góry za oschły ton, domyślam się, że adresat tej wiadomości nie zawinił, ale ile można czekać na tak proste sprawy, gdy przez niemal równe 2 miesiące staram się jak najbardziej uprzejmie reagować nawet na obelżywe dla rozsądku propozycje, bo taką jest zaproponowanie mi, żebym sam sobie spieniężył wrak za blisko 6 tysięcy złotych. Mimo wszystko z wyrazami szacunku i pozdrowienia. Tak mi napisałem. Myślę, że gdybyś był ministrem spraw zagranicznych jakiegoś kraju, który ma pewne kłopoty ze swoimi granicami z powodów innych krajów, wciąż byłbyś w stanie, przepraszam z góry za oschły ton. Ale tak. Wiem, że pewnie pan, drogi ministrze, nie jest sprawcą zamieszania, ale tak, szanuję bardzo Kuba. Tę twoją wiadomość i to, że zostajesz przy PZU oczywiście. Bo to, że zostajesz przy Chevroletach, to ci się po prostu mogły Chevrolety podawać. Ale co ci się mogło podawać w PZU, że zostajesz? Nie wiem. Chyba jestem masochistą, bo tak, dzisiaj ubezpieczyłem to w PZU. Ja bardzo lubię tę firmę. I nie wiem właściwie, jak do tego podejść, bo gdybym miał do tego podejść obiektywnie, to musiałbym odmówić sobie jakichkolwiek funkcji myślowych, a nie chciałbym tego robić, bo jednak niedobrze jest siebie aż tak butować. No ale pozostaje. Bo lepszy znajomy wróg. O swoje zło. Więc zostaję przy Chevroletach, zostaję przy PZU, zostaję przy białych butach, które się brudzą przy każdej okazji i tak właśnie moje życie wygląda. A mnie coś ugryzło w Bieszczadach i mi się zrobił taki rumień duży. Bardzo bolał, a potem przestał. Dla mnie, jeśli chodzi o twój urlop, to sam fakt, że byłeś w Bieszczadach, to jest coś takiego, że jestem w szoku. Że jestem w szoku, że ludzie jeżdżą byłem świadkiem. I że wracają z Bieszczad. Też jestem zaskoczony. Że jeżdżą, to pół wiedza, ale że wracają. Udało się. Pogadaliśmy. Dobra, tak o piłce nożnej też dzisiaj będzie. Tak jest, ale no, dużo rzeczy. Przyznajcie, że bardzo duże, ważne rzeczy. Diesel News, koniec pierwszego sezonu, początek drugiego. No to są rzeczy, którym warto poświęcić dużo czasu. Czy co? Prawda. Ty jesteś Chevrolet? Tak. A ja jestem Cruze. Dobra. Albo ja mogę być Gruze, a ty będziesz Cruze. Albo odwrotnie. To jest program Tetrycy. Program wbrew pozorom piłkarski, bo tak rozmawiamy o piłkarskich zdarzeniach w Śląsku Wrocław. Chociaż piłkarski. Liczę na przynajmniej 5 komentarzy widzów. Kurczę, jestem stałym widzem. Chciałem puścić koledze, jak fajnie omawiacie Śląsk Wrocław. O takich pierdziczeniach, o Bieszczadach i Chevroletach. Zniszczyliście mi przyjaźń, zniszczyliście mi życie. No tak może być, niestety. Serdecznie pozdrawiamy, drogi widzu i drogi kolego widza. Bądź, zachowaj przyjaźń. Przyjaźń jest naprawdę jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można mieć w życiu. I na wszelki wypadek przepraszamy. Tak, zawsze warto przeprosić. Dobra. Zaś. Śląsk, Wrocław. No, mamy to. Wrocław i Tarczyński Arena będą gospodarzami finału Europa Ligi Konferencji Europy w sezonie 2024-2025. Jacek Sutryk to ogłosił na Twitterze. To duże wydarzenie sportowe i cieszę się, że będziemy mogli przeżyć niezapomniane piłkarskie emocje w naszym mieście. Na co? Piotr Potępa odpisał. Niezapomniane piłkarskie emocje to my w naszym mieście przeżywamy codziennie, panie prezydencie. Mhm. I to jest prawda. Bo Śląsk tak. Wrocław jest bardzo dużym Śląskiem Wrocław w tym okienku. Powiem ci, jak tak zacytowałeś pana prezydenta Jacka Sutryka, to mamy to. Pomyślałem, że może chodzi o inwestora, bo ten inwestor to miał być wybrany w 20 godzin chyba.
Tak. Pan Jacek Sturek mówił, że on już zbliża się, pobiegnę go przywitać i tym podobne. To jest generalnie najbardziej pierdołowaty, jeśli chodzi o tematy wokół Śląska Wrocław, ale też duży, bo insiderzy, którzy są wokół Śląska i nie tylko, bo Urząd Miasta Wrocławia oficjalnie obwieścił, że to firma Westminster złożyła ofertę, Marian Ziburskę, który już wcześniej do różnych klubów próbował się dostać. To jest jakby jeden aspekt, że no niektórzy spodziewali się, że to może Saudyjczycy, że może jeszcze ktoś inny, że może jakiś wielki fundusz menedżerski albo ktokolwiek inny. Natomiast insiderzy powiedzieli, że to nie ci. Miasto prowadziło długie rozmowy, już było prawie na finalizacji. Niektórzy wręcz zarzucali, że przetarg jest ustawiony w taki sposób, żeby tylko oni byli w stanie to zrealizować na takiej przestrzeni czasowej. Nie złożyli oferty ci ludzie. To miał być chyba Mada Global Group odpowiedzialna za pół Dubaju, jeśli chodzi o finanse. I oni te wszystkie pieniądze z połowy Dubaju zamierzali przetransportować na dietetyków Śląska Wrocław. Ale coś nie wyszło po drodze. Nie wiem co, mogło nie pójść. Nie złożyli oferty, według tego, co podaje miasto Wrocław. Natomiast ofertę złożył Westminster. Byłbym generalnie na miejscu kibiców Śląska Wrocław zadowolony, gdybym nie wiedział, że Westminster już próbowało wszystkie kluby w Polsce przejąć. Jeśli masz klub w Polsce i nie próbował cię przejąć Westminster, to coś robisz źle. To się zastanów nad sobą. Ostatnie newsy są sprzed bardzo dawna, bo z 19 czerwca. Mm-hmm. Czyli to było dokładnie 2 tygodnie temu. Daj spokój. Niektórzy mogliby już zapomnieć nawet. Niektórzy się zestarzeli przez ten czas. Auta nowe pokupowali ludzie. Wrócili z Bieszczad. Dokładnie. Ubezpieczenia pobrali w polskim zakładzie ubezpieczeń i w ogóle. Więc od tego czasu dużo się zmieniło, a wtedy to właśnie Westminster próbował Lechię Gdańsk zakupić. Jeśli nie dajesz rady kupić Lechię Gdańsk, a zgłaszasz się po Śląsk, to jest to jakiś taki, nie powiem, że czerwona kartka. Ale flaga. Ale żółtą to bym jej też nie nazwał. Taka flaga, gdzie jeszcze to nie jest taka wielka bomba nad głową, że tak o nie podchodźcie w ogóle, ale jest to trochę tak jak... Jeśli chodzi o te fundusze, które gdzieś kręciły się wokół polskich klubów, to Pacific Media Group był takim regularnym. Jak ktoś mówił, że a może ja sprzedam ten klub, to dokładnie w momencie, kiedy kończył to zdanie, kiedy jeszcze nie postawiona została kropka u dziennikarzy, którzy spisywali tę wypowiedź, to już Pacific Media Group składało przedwstępną ofertę. No i w końcu wzięli GKS Tychy. Pacific Media Group, LTD, spółka, tam jest bardzo, tam jest ten drugi, czwarty i ósmy człon. On w zasadzie nigdy się nie kończy. On się ciągnie w nieskończoność. Prawda. No i na razie nie wygląda to tak, że w Tychach zapanowała powszechna szczęśliwość. Tak przynajmniej ja to interpretuję, patrząc na te ruchy. Znaczy, oni walczyli bardzo o tych wszystkich piłkarzy, którzy są kupowani przez Saudów, ale Saudyjczycy przelicytowali Pacific Media Group. Niewiele brakło. N'Golo Kanté już miał dziarę 1971 na karku. Ale miał dziarę Pacific Media Group. I Pacific Media Group też. Też tak. No, ale Marian Ziburskę, chciałem powiedzieć Kuba coś skrajnie niemerytorycznego. Jak wiesz, nie znam się na większości rzeczy, na wszystkim. Nie wiem też, jakie są podwaliny budżetowe, finansowe, biznesowe pana Mariana Ziburskiego, ale chciałem powiedzieć, że bardzo kibicuję temu, żeby przejął jakiś klub w Polsce, bo Marian Ziburskę brzmi jak taki solidny prezes za zachodniej granicy. Trochę vibe Korony Kielce z czasów, gdy sprowadzała tylko piłkarzy z trzeciej Bundesligi, albo z Regionalligi. Trochę vibe właścicieli Lechii Gdańsk, takich trochę zdystansowanych, ale niby mają jakiś związek z tym, ale trochę nie. Bardzo bym ciekaw Marian Ziburskę jako postać. Fascynuje mnie. Mi się jakoś z litewskimi nazwiskami kojarzy. Tak? Ziburskę. Jak Jodejkajte była, Daiwa i tak dalej, to że trochę to jest ten vibe. Ale zgadzam się, że to było duże wzmocnienie. No i pamiętajmy, że to by był właściciel, który jest inny niż miasto Wrocław. A to już dużo. To już dużo, bo jak ślizgamy się jeszcze, zanim przejdziemy do najważniejszych tematów, no to zostało ujawnione chyba przez Piotra Potępę, tak mi się wydaje, że w Śląsku pracuje łącznie 41 osób w biurach. I to zostało jakby ujawnione, wybrzmiało w momencie, kiedy Dawid Balda powiedział, że w tak dużym klubie też nie pracował. Że w Czechach to czasem tam jak kogoś miniesz w klubie i się okaże, że to jest piłkarz, który jednocześnie jest asystentem menedżera i skautem,
no to mówię, że o kurde, profesjonalnie nie jest, tylko 3 etaty łączy gościu. I w ogóle jest etat asystenta menedżera. Natomiast w Śląsku, no to chodzisz i tam się mijasz z personami, z byłymi dyrektorami spółek innych miejskich, z ludźmi, którzy mają CV bardzo potężne, a teraz pracują w Śląsku Wrocław. Kibice Śląska Wrocław nie do końca... To nie było tak, że fetowali tę informację, że wow, tyle osób u nas pracuje, no to chyba faktycznie jesteśmy wielkim klubem, tylko raczej tak pytali, może część z tych osób została zatrudniona nie tylko dlatego, że ma bardzo wysokie kompetencje, tylko na przykład dlatego, że w innych spółkach miejskich trzeba było ich przerzucić z różnych przyczyn gdzieś indziej i akurat wylądowali w Śląsku Wrocław. Myślę, że ja nie byłbym zdziwiony, gdyby nagle okazało się, że we Wrocławiu zatrudnionych jest pół Wrocławia. 300 tysięcy na przykład pracowników ma Śląsk Wrocław. Ciekawe, co wtedy powiedział pan Baldan. Jest przyzwyczajony do operowania na dużych liczbach, dużo kontaktów, więc myślę, że szybko zwiększyłaby się ta jego pula kontaktowa. Tak, poznałem w Śląsku 300 tysięcy osób. A to mi się podobało, jak faktycznie w trakcie mojej kariery, bujnej kariery, poznałem 20 tysięcy osób, z którymi utrzymuję relacje i które podsyłają mi różne rzeczy. Memy z kotami. Jak zostałem pracownikiem Śląska Wrocław, to podwoiłem tę liczbę, bo na samym korytarzu spotkałem kolejne 20 tysięcy osób. Więc przyspieszony i bardzo dynamiczny rozwój moja kariera zanotowała po tym, jak dołączyłem do Śląska Wrocław. Jest to o tyle też wszystko istotne, że kibice Śląska mówią, że nie widać tej przewagi. Nie widać tej przewagi nad niektórymi klubami, które zatrudniają 3 osoby, bo tak jest w wielu klubach, że na przykład. I że te 3 osoby czasem robią tak zwany content, szeroko rozumiany, marketingowo, komunikacyjno, sponsorsko, sportowy, na poziomie, który mógłby być też poziomem, który prezentuje Śląsk Wrocław. A nie do końca tak jest, bo wiadomo, że na pochyłe drzewo każda koza skacze, natomiast trzeba pamiętać też o tym, takim fajnym się bawiłem. Wiem. Potem się podniosę. To przykry moment. Przykry bardzo. Przykry. Znowu coś nie wyszło. No właśnie. Przykry jak w środku Wrocław. To się dzieje na żywo, tutaj, tu teraz nam rzeczy nie wychodzą, przed wami. No i wydaje mi się, że to też to, jaki jest poziom reakcji na taką w gruncie rzeczy błahą informację, pokazuje, jak bardzo Śląsk się zagonił do narożnika. Że teraz Śląsk Wrocław by ogłosił, że słuchajcie, robimy nowe koszulki, które będą zielone, tak jak były tak, co zielone, nie chcemy zielonych koszulek. I już teraz cokolwiek Śląsk zrobi, to jest w kozim rogu i będzie krytykowany za wszystko. Tylko, że sam się tam zapewnił. Tak, i tu możemy przechodzić do spraw poważniejszych. Śląsk Wrocław był w momencie, w którym dobra. Kolejny sezon, ledwo się utrzymaliśmy. Potrzeba mocnych zmian. Dlatego to jest ten oto magik, pan Dawid. Nazwisko, nie brak opinii, różne są zdania na temat jego nazwiska. No, nie widać jakichś takich, wiesz, zmian w Śląsku, na które kibice Śląska liczyli, że dzięki nim miały być lepiej. Powiem ci tak. Są zmiany dyskusyjne. Powiem ci tak, jeśli chodzi o postać pana Dawida Baldy, tak, to na początku sobie pomyślałem, kurde, efektownie się nazywa. I naprawdę, no to przepraszam, jakby nie powinno się tak oceniać, ale no tak. Ale dopiero co oceniałem pana Mariana Zyburskiego, że efektownie się nazywa, jak taki solidny prezes, z którym będzie się działo. I już tu zostałem oszukany. Nie urodził się jako Dawid Balda. Jako Dawid Balazowicz się urodził i dopiero zmienił nazwisko, jak wyjechał. Baldowicz. No i nie powiem, że tak, mnie oszukał pan Dawid Balda, ale no jeśli jesteś na tyle prymitywny jak ja i oceniasz ludzi przez pryzmat nazwiska, no to chciałbyś, żeby to chociaż była ocena miarodajna, a nie, że to jest ocena tak jak pana Nikona El Maestro, który się zmienił El Maestro. Ale przynajmniej tam było wiadomo, że się zmienił El Maestro od początku. Tak, tam było to dosyć takie jawne, trzeba przyznać. No i pan Dawid Baldowicz, alias... Ja muszę go znaleźć w końcu, jak on się nazywa, bo już nie brak opinii. To się cały czas zmienia dynamicznie, nigdy nie wiadomo. Zaczęło się od wywiadów. I najpierw były wywiady Balazowicz, takie... Balazowicz. Najpierw były wywiady takie normalne, jak to dyrektor sportowy. Tak, będę pracował, chcemy odświeżyć, młodym dać szansę, mam szerokie kontakty. I potem z tych wywiadów było coraz więcej i więcej, to już była taka jedna lampka. A potem pojawiło się to 20 tysięcy osób, te wszystkie oferty i tak dalej, że scouting to jest właśnie zbędny, bo ja mam swoje racje. Wrocławska prasa składa się głównie z wywiadów z panem Dawidem Balną od jakiegoś... od czasu, kiedy został zatrudniony. Ktoś wyliczał, że to było 5 takich dużych wywiadów, w których siłą rzeczy musiały pojawiać się te same tematy, ale wydaje mi się, że to jest sztucznie zaniżona przez Śląsk liczba, cyfra nawet, więc ja bym to liczył jednak w setkach tysięcy. No i teraz tak, masz pana Dawida Baldę, który no nie do końca
wypadł w tych wywiadach tak, że myślisz sobie, kurde, to chyba będzie nowy moment. Dawid, jeszcze 10 wywiadów musisz zrobić. No, kibice Śląska nie mieli takiego przekonania, że potrzeba jeszcze 10 kolejnych wywiadów i będzie większa wiarygodność. Niektórzy w środowisku zauważali, że dyrektorzy sportowi nie udzielają zwykle 5 wywiadów, tylko udzielają jednego na okienko i dziękuję, starczy. 5 to dosyć dużo, po co aż tyle chcesz gadać? Czy to jakaś autopromocja? Zwłaszcza, że ta treść była taka coraz bardziej dyskusyjna. Łącznie z tym, co teraz w przeglądzie sportowym, to też Piotr Potępa zauważył. Mam długi kontrakt, nie na rok. Myślę, że dopiero za 2-3 lata będzie można rzetelnie ocenić, czy jest tutaj dobry zespół z charakterem. Tu ten Jerzy Chojnicki, tak? Ciekawe. Ciekawe, bo nie wiem, czy Śląsk ma 3 lata na budowanie drużyny z charakterem. Wydaje mi się, że ma jakieś 4 tygodnie na zbudowanie drużyny z charakterem. No właśnie, no i to wszystko potęguje wątpliwości. I skoro wątpliwości zostały spotęgowane, to znaleźli się ludzie, którzy stwierdzili, a to może zapytajmy. Ale nie, chciałbym się zatrzymać jeszcze na nazwisku. Mhm. Po pierwsze, to co Kuba największe ma moje wątpliwości wzmaga, to dlaczego zmieniasz nazwisko z brzmiącego bałkańsko na niebałkańsko? Czyli jak masz nazwisko bałkańskie, jest taki glejt wiarygodności we wszystkich sportach. Gdyż wiadomo, że na Bałkanach się wygrywa w absolutnie wszystko. To po co chcesz to zmienić? W jakim celu? No, to prawda. Ty jesteś ekspertem od Bałkan, więc wiesz, że to jakby bazowy błąd. Jeśli już zmieniać nazwisko, to z Balda na Baladowicz. Chyba, że ktoś po prostu zapytał, co robił w latach 90. i wtedy powiedział, ale spokojnie, ja się nie nazywam tak, jak się nazywam. Mam inne. Ja przez chwilę myślałem, że może chodzi o to, że po prostu pan inny Dawid, Badia. Tak zrobił furorę, tak zbudował renomę tego nazwiska, że Balda brzmi w sumie podobnie, nawet wizualnie podobnie, bo to te L jest takie długie jak i prawie, że tu trochę pozamiane i wchodzisz. Ja proszę zacytuję artykuł na Weszło dotyczący tejże zmiany, bo to taka niecodzienna jednak sytuacja, musisz przyznać. Nie, niecodzienna. Nie często się zdarza, żeby niektórzy powinni zmienić, jeśli chcą trzymać się dalej w tym fachu, być może pan Balda wyznaczył kierunek, ale no przeczytajmy, o co tu w ogóle chodzi. Więc tak. Wątek pracy w agencji jest o tyle ważny, że gdy 10 lat temu Balda wyjechał do Anglii, wcale się tak nie nazywał. Będąc na Wyspach, zmienił nazwisko. Wcześniej to był Dawid Balazowicz, co potwierdza profil na portalu www.pochyby.co.uk, który służy Czechom i Słowakom do szukania pracy, miejsca zamieszkania, czy po prostu budowania wspólnoty na obczyźnie. Widoczna jest nawet data założenia. Nie udało się dotrzeć, dlaczego dokładnie zmienił nazwisko. Ale tutaj znowu mój taki drugi znak zapytania, że jeśli pracujesz w branży piłkarskiej, jeśli chcesz być dyrektorem sportowym, to raz, że zmieniasz z bałkańsko brzmiącego nazwiska na takie Balda, to dlaczego nie pójść po prostu krok dalej? Dlaczego już jak zmieniasz, to Dawid Good Director Sportowy. Dawid Very Knowledge in Football. Jest wiele takich w Afryce, w niektórych krajach, na przykład w Liberii, jest dosyć powszechną praktyką nazywanie kogoś Knowledge, Wisdom, tak? Dlaczego tutaj nie było tak? Dawid Knowledge, Dawid Wisdom. Przynajmniej, bo moim zdaniem można pójść o wiele dalej, że Dawid, give me a lot of time, at least 3 years, and I will build you a team with character. It can be even from Wrocław. Zwłaszcza, że jest wyznaczony przecież przez Nikona El Maestro. Tak jest. El Maestro, jak jesteś trenerem, El Maestro. I od razu, wszystko jest jasne. Tak samo tutaj powinno to być. Chyba Emil Kot też napisał, że Dawid Balda na Wyspach jakieś oprogramowanie sprzedawał chyba klubom z niższych lig. To nie jest oczywiście zarzut, tylko po prostu im więcej jakby czytałem o panu Dawidzie, to tym bardziej mi się dawało, że trochę tego, trochę tamtego robił. I to jest dobra referencja, oczywiście. Jak jesteś Limankersem, jak ja na przykład. Natomiast nie wiem, czy jak jesteś dyrektorem sportowym. Ja nie chcę przekraczać pana Dawida Badi. Pana Dawida Baldy, przepraszam. No Badi też, tak, też nie chcę przekreślić. Natomiast być może w Śląsku potrzeba w tym momencie osoby, która jest trochę robiła tego, trochę tamtego, więc to może być atut. O, wiesz właśnie, że jeszcze rok temu oferował oprogramowanie MySassi dla Balham FC, które gra aktualnie na 9 poziomie w Anglii. Swoją drogą dostaliśmy sample i z tego korzystałem przez jakiś czas. Ba, odbyliśmy nawet rozmowę na Zoom. Ogólnie w szoku jestem, że jest na tym stanowisku. To Emil Kot, który się wypowiedział. Trzeba przyznać, że jest to dość szybki awans. Szybki.
No ale nie takie rzeczy się widziało w polskiej piłce, naprawdę. Nie trzeba od razu tutaj zakładać jakiejś czarnej wizji, że to jest człowiek nieprzygotowany do swojego. Podobał się Balham United? Ten tak, program do analizy? Tak, tak. Bo podobał się. Było to pytanie, że to jest więc nawet trochę odrobinę zbyt profesjonalne jak dla dziewiątej ligi. Że to jednak trochę wyżej może być przydatny. Rozmowa na Zoomie odbyła się, więc są nowe technologie znane. Ja widzę to same plusy dla Śląska Wrocław. Jak Śląsk będzie chciał, to jest, widzisz, to jest też sposób na dorobienie. Śląsk w tym momencie, Kuba, nie śmierdzi specjalnie pieniędzmi. Być może sprzedawanie oprogramowania firmowanego przez Śląsk Wrocław, Śląsk Wrocław polecam czy coś, klubom z dziewiątej ligi angielskiej będzie jakimś dopływem finansowym, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale pan Dawid też odpowiadał za dość duży skok finansowy w FK Senicy. To też była interesująca sprawa, bo nie polegała wcale na tym, że FK Senica zaczęła nagle kosić gruby hajs z europejskich pucharów. Ty, wiesz co, powiem tak, masz moją uwagę. Masz moją uwagę. Proszę bardzo. Komentarz do słowackiego epizodu Baldy wydał jeden z agentów, który zna piłkarskie realia u naszych południowych sąsiadów, ale poprosił anonimowość. We FK Senicy zasłynął ze ściągania piłkarzy z Indonezji, z Egim Maulanem Wikrim na czele. Dzięki temu klubowi mocno podskoczyły liczby w mediach społecznościowych. To na początku wyglądało na promocję klubu, ale później zaczęły pojawiać się wywiady z Dawidem Baldą na azjatyckich stronach. Niektórym zaczęła zapalać się lampka. Co ważne, pan Balda miał sugerować, że większa popularność klubu sprawi za sprawą transferów Indonezyjczyków przynosi dodatkowe zyski. Mamy skonfigurowaną monetyzację składek. Euro płynie do nas za każde wyświetlenie filmu. Oczywiście to nie są wielkie sumy, to setki, najwyżej kilka tysięcy euro miesięcznie. Ale przynajmniej częściowo na tym zarabiamy. Także wiesz, pan no kurde, Balda blady, zna fajnie. Się również na zarabianiu na YouTubie, więc to też się może przydać, nie wiem. Mam tylko jedną wątpliwość, że pomysł zarabiania na Indonezyjczykach, na Egim Maulanie Wikrym i tym drugim, wiem teraz jak się nazywał, chyba Witan Sulejman, już sobie przypomniałem, proszę bardzo. Ale masz potężną wiedzę. Witan Sulejman, tak, to już przerabiała Lechia Gdańsk. Nie wiem czy wiesz, ale Lechia od czasu, gdy poszła w kierunku sprzedawania koszulek do Indonezji i rozwoju swoich social mediów, nie dołączyła do NHL, nie jest bezpośrednią rywalizacją dla Detroit Red Wings, ani dla tej drużyny, gdzie są pingwiny w herbie. Pittsburgh Penguins. Pittsburgh. Tylko są tam, gdzie jest mniej... Seattle Supersonics. Są tam, gdzie jest Seattle Supersonics. W szerokim ujęciu dokładnie, tak? To są pewne takie znaki zapytania. Inne... To smutne miejsce. Tak. Inne zarzuty, że dość mocno współpracował z agentami z firmy World in Motion. Generalnie według artykułu Kamila Warzochy na Weszło niewielu jest czeskich i słowackich dziennikarzy, którzy mówią, o Dawid Bal kojarzy się ze świetną robotą, tak. Natomiast pan Dawid w Śląsknecie zapytany o to odpowiedział, że to są złe języki i zazdrość, że on wziął tak wspaniałą robotę. Chciałem ci Kuba jeszcze jedną tylko ciekawostkę. Pan Jerabek, czy coś ci to mówi? Tak, oczywiście, to Czech. No. No to już więcej nie mogę zgadnąć, sobie tylko tego. Michał Jerabek, testowany w Śląsku Wrocław. Transfer się oddala dosyć szybko, ale warto zwrócić uwagę na jego oszałamiające CV. Jerabek, ostatni mecz, inny niż w rezerwach, na czeskosłowackich boiskach, rozegrał w listopadzie 2022 roku. Co więcej, jego drużyna spadła z ligi. No już bez niego, no pewnie jakby grał, no to by było inaczej. Tak, ale i niekoniecznie, ponieważ jak sprawdził Szymon Janczyk, rezerwowy stoper z najgorszej drużyny Ligi Czeskiej, według Instata popełnił w swojej karierze 60 goli, 60 błędów prowadzących do straty gola na 185 meczów. To jest specyficzna statystyka. Cieszę się, że Instat potrafi wyłuszczyć takie rzeczy. Ja bym bardzo chciał, żeby pan Jerabek został. Panie Magiero, panie Jacku, niech pan tego nie robi. Niech pan zatrudni Martina Jerabka. Takich transferów potrzeba. No być może to nie był w ogóle pomysł pana dyrektora sportowego, żeby sprawdzić tego zawodnika. Jeśli tak, no to wiesz, być może te wszystkie rzeczy nie tyle mówią tak wiele o panu Baldzie, Kuba, tylko o aktualnych potrzebach Śląska i możliwościach, w jakich działa. Może to jest właściwy człowiek. To jest interesujące, bo uzupełnia się to co Szymon Janczyk i Kamil Warzocha znaleźli na temat pana Dawida Baldy, a może raczej Bala Zowicia, pokrywa się z tym. Właśnie kierujmy się oryginałem, prawda? Nie będzie nam mówić, jak ma się nazywać. Tak, Bala Zowicz. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że na mnie, ja też bym chciał, żeby ktoś kiedyś na mnie powiedział Olkiewicz, a jeszcze się to nie zdarzyło. Nawet mama mówi, te Olkowicz, chodź na ogon, no. Odkąd byłem dzieckiem. A ja?
co ja mam powiedzieć, kiedyś wypłynęło jakiś multiplik gdzieś dalej, tak? Wykraczając poza piłkarskie środowiska, jakiś taki komentarz. Leszek? Co to w ogóle za imię jest? Jak możesz Leszek się nazywać? Nie rozumiem. Widać, że to troll konto, gościu pisze pod pseudonimem. Tak. Znam to dokładnie z autopsji. No też już ci mówiłem, że jestem przekonany, że liczba, bardzo duża liczba telefonów do mnie, jeśli chodzi o jakieś leki takie, jeśli chodzi o domki jednorodzinne, bierze się stąd, że patrzą, nie no Leszek, musi nie z 50 jak nic. Na pewno już, po prostu. Kto ma przed 40 i ma na imię Leszek? A rozmawiałem wczoraj z automatem na bankowej infolinii i po raz pierwszy w historii mi pomógł automat normalnie. Co ty gadasz? Ale byłem tak w szoku, tak tragicznie w szoku. Zresztą pół trasy do banku rozmawiałem z nim na ten temat, że na pewno coś się nie uda. Że na 100%, skoro już jestem ustawiony z bratem, żeby jechać, że jest ustawiony pan handlarz, jest ustawiona stacja diagnostyczna, to w banku będą problemy. Zadzwonię najpierw, czy mogę wypłacić taką kwotę z banku. Jestem wirtualną asystentką. O kurwa, niedobrze. Proszę powiedz, tylko mów wyraźnie. Mówię, no dobra, to mówię wyraźnie. Chciałbym wypłacić taką kwotę z banku. Jeśli wypłacasz taką kwotę z banku, to nie musisz tego zgłaszać w oddziale wcześniej. No to dobrze, to dziękuję. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc? Kurde, ale fajny automat, nie? Do odpowiadania pytania. No i się wyłączyłem, powiedziałem ani, że kurczę, nawet nie musiałem rozmawiać z żywym człowiekiem, ta pani mi powiedziała, że nie potrzeba, że ta kwota jest tak śmiesznie niska, że tyle to oni zgubią, jak biegną na tramwaj w banku. Ania mówi, no ale z żywym człowiekiem nic nie rozmawiałeś, nic z tego, nie zweryfikowałeś w oddziale? Ja mówię, no nie, no pani automat mi powiedziała, to jej wierzę. Ja mówię, dobra, okej, okay, jedźmy do tego banku, no sama jestem ciekawa, co to będzie. Całą trasę mówiliśmy, że na pewno mi nie wypłaca, na pewno powiedzą, no to przecież mógł pan zadzwonić wcześniej, a ja powiem, no przecież zadzwoniłem. I podjechałem do tego banku, powiedziałem kwotę i widzę, że pani coś taka zestresowana, ale okazało się po prostu, że jej się już skończyło, ale koleżanka w okienku obok ma, także spoko. Przecież nie była to jakaś szalona kwota faktycznie. No i pani automat mnie nie oszukała. Pani automat mi pomogła faktycznie. A więc to już nasz koniec. Tak, automaty już powoli przejmują władzę. Ale miałem wrócić do Piotra Potępy, tak jest, który też poszperał. Mój czeski kolega dodał, że ludzie u nich i na Słowacji są delikatnie pisząc zaskoczeni tym, że Balda otrzymał we Wrocławiu tak ważne stanowisko. Facet wprost mnie zapytał, czy ktoś w Śląsku w ogóle w jakikolwiek sposób go zweryfikował. Stwierdził, że chyba nie, skoro ktoś w klubie dał się nabrać na jego opowieści. Na koniec dodał, że w Czechach, na Słowacji drzwi są dla niego zamknięte i z innego źródła wiem też, że w innych krajach, gdzie ktokolwiek miał do czynienia z Baldą, ktokolwiek miał z Baldą do czynienia, też jest mocne zaskoczenie. Więc... To nie przekreśla Dawida Baldy, ani Śląska Wrocław. Również tak uważam. Być może ci czescy i słowacy dziennikarze po prostu słabo się znają na Śląsku Wrocław i na tym, w jakich realiach aktualnie funkcjonuje. Podoba mi się też gradacja kariery pana Baldy w Rakowie Częstochowa. Czy zwróciłeś na to uwagę? Nie. Dyrektore, szef wszystkich szefów. Później skromna zmiana stanowiska na szefa scoutingu Czechy i Słowacja. Później... No tak, scout trochę czasem coś pomoże, a później no już w ogóle lepiej, żeby nie pomagał. Współpracował. No dobra, no to chyba tyle, jeśli chodzi o pana Balazowicza. Tak, pan Balazowicz, kibicujemy serdecznie. Tak, zwłaszcza, oczywiście, że jest przed nim dużo wyzwań, tak, bo w Śląsku Wrocław są piłkarze, ale tak nie do końca. Są takie rzeczy, gdzie wiadomo od początku, od momentu, kiedy wjeżdża temat, to wiesz, że poruszasz się w pewnych sferach szarości. Że na przykład, nie wiem, jak ktoś się pyta, czy legalnie zarabiasz. Myślę, tak, generalnie tak. No. Czy Martin Jarabek to jest ciekawy piłkarz? Dobry. No, generalnie no, miał 120 meczów, w których nie zawalił bramki. I każdy ci powie, że tak, no to jest sytuacja trudna, no, to nie jest czarno-białe, to nie jest takie zero-jedynkowe. Generalnie w takich się zazwyczaj klimatach poruszamy. I wydawać by się mogło, że niewiele jest faktycznie takich rzeczy, gdzie możesz to biblijne, słynne, wasza mowa ma być tak, nie, a nic pośrednio. Nie ma takich sytuacji w życiu za bardzo. Chyba, że mowa o tym, czy piłkarz jest twoim zawodnikiem. No ma kontrakt, jest zawodnikiem, no to tak, jest naszym zawodnikiem, to jest jeden. Albo nie ma kontraktu, nie jest naszym zawodnikiem, znaczy, to jest zero. Lata 90. w polskiej piłce by się z tą Kuba nie zgodziły, kiedy piłkarz był oddany Lombardu. No trochę był twój, ale trochę też pana Henryka, który miał na sprzedaż również VHS-y pirackie z filmami Jean-Claude'a Van Damme'a, a obok piłkarza pierwszoligowego. No, nie zapominam też o tym, co się działo we Włoszech z tak zwanym third party ownership, kiedy jedną trzecią piłkarza miał
miała Parma, 1/3 Inter, a 1/3 Silvio Berlusconi. Świętej pamięci już teraz, który miał wszystkich piłkarzy prawdopodobnie we Włoszech, którzy kiedykolwiek zagościli na Półwyspie Apenińskim. Pięknie, to wszystko się... Kosa Konstancin, tak? Pamiętasz? Jak piłkarze tak. Polonii Warszawa. Cała Polonia Warszawa tak naprawdę była kadry wypożyczone z Kosy Konstancin, klubu, który nigdzie nie grał. No i ale był klubem Janusza Romanowskiego. Tak. Nie zapomnę też wszystkich wywiadów z Bogusławem Wyparu, który niezależnie od tego, jakie było pytanie, zawsze odpowiadał: Antoni Ptak zniszczył mi karierę. Co pan myśli? Przegrany mecz w pierwszej lidze, Bogusław Wyparu wpuszcza 4 gole z GKS-em Katowice. No jak pan uważa, co tam, ten GKS trochę was zaskoczy chyba. Antoni Ptak to strasznie. A jaką miał ofertę Bodziowu? Skąd? No Bodzio był przez chwilę w Legii, ale generalnie Ptak go ciągnął po wszystkich swoich klubach, więc on był w ŁKS-ie, potem był w Piotrkowi, potem był w Pogoni Szczecin. No i później był po prostu ochroniarzem na bazarze. Tak, w Brzgowie. Bo jak byłeś własnością Ptaka, to na całego. No bo tam przyszli Rafał Grzalak, był chyba w tej sytuacji. Tak. Przemek Kaźmierczak chyba też był tylko szybko. Dzirek Żuberek. Więc parę było takich osób, które no chętnie by jakiś transfer przytulił, ale Antoni Ptak miał kartę właśnie. Tak, bo to był gracz dla takiego klubu, ale właścicielem twojej karty zawodniczej jest ktoś tam, lokalny biznesmen prowadzący stację benzynową i ubojnie. I tak się robiło transfery w latach 90. Także takie sytuacje widzę, że... Zdarzało się już. W przeszłości były to, wszystko było w latach 90. przestrzenią szarości. Prawda, ale z tymi kartami na rynku to pamiętam, że jajca były takie potężne, że niektórzy właśnie drobni sponsorzy mówili, no to my kupimy tę kartę. Tak. I wtedy wyobraź sobie, 15 drobnych sponsorów się złożyło i ma kartę zawodnika. I przychodzi, nie wiem, Real Madryt próbować zakupić zawodnika, a ta 15, nie, no to jest nasza karta, to jest nasz zawodnik i koniec. Piękny czas. A potem to wszystko wzięli, uregulowali i się skończyło. Natomiast zero-jedynkowe nie jest to, czy John Yeboah? Czy jest John Yeboah? Czy John Yeboah jest? Czy go nie ma? Czy go nie ma? I tak dalej. Ale to chyba po cięciu przejdziemy do niego. Dobrze. Dobra, zaczniemy. Poszło i ruszyło. A jakby co, bo była ścinka, to nam się bateria po prostu skończyła. Tak. Ten potwór żre tyle energii. Jak kiedyś AI nas przejmie, to jest opcja, że po prostu im się bateria pokończy. Możemy zdradzić, Kuba, że w Łodzi są prognozowane już dzisiaj spadki elektryczności. Tak, to prawda. W niektórych całych dzielnicach, jak tylko z tego korzystamy. Cały prąd poszedł do obsługi dźwięków w naszym programie. Sam jestem ciekawy, jak to będzie teraz, jak ludzie będą słyszeć to, co mówimy. Wydaje mi się, że to już jest koniec. Co? To oni takie rzeczy do tej pory leciały sobie gdzieś tam w tle, nikt nie rozumiał. Ja znam po prostu, ja jestem przekonany, że ludzie słuchali tego dla tej muzyczki jazzowej. Tak. Jak się źle słucha teraz tego. Niestety, ich słychać. Wiesz, co mnie zdziwiło? No. Że pan Dawid Balda nie powalczył o to, żeby pozostał w Śląsku Dawid Baldyga. Baldyga. O. Tak się podobnie nazywają. A kurczę, widać, że Dawid Balda przywiązuje wagę do nazwiska. A to widzisz, był dzisiaj taki bardzo taki nazwiskowy dzień, to chciałbym, żebyś skomentował. W ruchu są już Sedlak, Sadlok i Sadlak. Będą Barański, Baranowski i Barnowski. A to ja jeszcze dalej ci powiem. Śmieszne, tak grysłowne. Wiesz, kto wypadł za burtę, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław? Józef Burta, bo poszedł do Odropole. Ale dzisiaj jest na razie. Dlaczego Nataniel Wybraniec nie gra w reprezentacji Polski? I dlaczego, razem z Adamem Mesjaszem. Dlaczego nigdy Maradona Karpat nie spotkał się z Gerardem Bieszczad? Mm-hmm. Otóż to. Kurde, Gerard Bieszczad to była historia. A teraz jest Kacper Bieszczad też w sumie. Ale to już nie robi aż takiego wrażenia. Jeśli chodzi o Śląsk Wrocław, to sytuacja wygląda niewesoło pod tym kątem, że Dawid Balda ma 20 tysięcy skautów pod sobą, ale na razie jeśli chodzi o transfery, to poszukuje bardzo intensywnie, jeśli dobrze pamiętam, lewego obrońcy i środkowego pomocnika, ale jakoś tak wyszło, że ściągnął bramkarza i prawego obrońcę. Oczywiście to nie są złe transfery, bo i Kacper Drelowski, oczywiście, i Mateusz Żukowski to mogą być bardzo istotne. To mniej istotne. Żukowski, ale Drelowski spoko. Do Żukowskiego mam ograniczone zaufanie. Jego największym atutem jest to, że był przez chwilę w Rangers, tak patrząc po tym, co prezentował Blachowicz. No tak, natomiast no, mimo wszystko są to jakieś ruchy. No nie jest to Michal Jerabek. Który... Może się przebije. Panie Jacku, proszę nam tego nie robić. Proszę zostawić Jerabka w Ekstraklasie. Zasługujemy na Jerabka. Zasługujemy na Jerabka po prostu. No, zmiany pewne są wymuszone. I tutaj się pojawiają właśnie takie dosyć merytoryczne zarzuty wobec Śląska Wrocław. Pierwszy merytoryczny zarzut wobec Śląska Wrocław jest taki, że Daniel Leo Grytarsson, który odszedł do Sądy Liskę, że został sprzedany za fryty. Bo pojawia się kwota 75 tysięcy euro.
I pojawia się jeszcze zapis, że część kwoty trafi do poprzedniego klubu Daniela Leo Gretarsona, którym jest oczywiście, strzelam, angielski Barnsley. No, Blackpool, no byłem blisko. Więc... To co dostanie Śląsk Wrocław tak naprawdę? Kwit, kurwa? No, pakiet nowych nazwisk dla różnych osób w sztabie i nie tylko. No tak, dostajesz 75 tysięcy, co nie jest jakąś rzeczywiście oszałamiającą kwotą, za gościa, który, tak jak mówisz, reprezentant kraju, który no, nie był jakimś gwiazdą ekstraklasy, ale też, jak to właśnie ładnie mówi, są gorsi. Sam. Jego, to, że ma w papierach Blackpool i pewnie jeszcze nie jeden jakiś angielski klub, to on też dobrze robi od strony sprzedażowej i jeszcze z tym się dzielisz, to ja nie wiem, czy Śląskowi chyba wciąż trzeba będzie liczyć na zarobki z YouTube'a. Bardzo prawdopodobne. To jest, to, znaczy, no powiedzmy, że to nie jest taki problem, który się wybija na pierwszy plan, mhm. Bo na pierwszy plan jednak się wybija pan John tak. Jeboa. To tak się, chodzi o takie kumulacje, że takie drobne rzeczy, które się zbierają, ale to wszystko, nawet nie wisienką, ale sam tortę, to jest John Yeboah. John Yeboah. Coś inaczej mówisz. John Yeboah, no. John Yeboah, to był najlepszy był to zawodnik Śląska Wrocław. W tych meczach, no tak, to gwiazda. W tych meczach, co oglądałem, to tak naprawdę tylko na nim można było oko zawiesić mocniej. Do tego był to człowiek, który bardzo zaimponował, nie tylko mnie, ale wielu innym osobom, że w momencie, kiedy już wiedział, że utrzymanie Śląska Wrocław oznacza uwiązanie go na kontrakcie, a spadek Śląska Wrocław oznacza, że... Wolną rękę. Że duży hajs za podpis, tak tłumacząc od razu na język praktyczny, to on i tak ten Śląsk ciągnął do utrzymania. No i uciągnął do utrzymania. No i tu się już zaczęły rozjeżdżać wizje pana Johna i pana Śląska. Bo pan Śląsk powiedział, że fajnie było, słuchaj, John, jesteś naszym piłkarzem, więc... Najlepszym. Dobrze by było, jakbyś na przykład przychodził na treningi, był w mieście sobie, a potem wziął i zagrał mecze w barwach Śląska. Co ty na to? Bo masz kontrakt. Mhm. John mówi, mam inne plany. Ja właściwie fajnie było, jakbym przyszedł do Le Havre. Le Havre ponoć oferował 750 tysięcy euro, co Śląska nie satysfakcjonowało za bardzo. No tak, biorąc pod uwagę wiek pana Johna, to mają prawo wymagać więcej niż ta kwota. No i pana Johna nie było przez tydzień. Pan nie był na testach, na które puścił Śląsk? Podobno. Tutaj możemy się opierać wyłącznie na domysłach różnych ludzi, bo do tego stopnia, to jest w ogóle urocze, że Śląsk Wrocław do tego stopnia się jakby zadryblował w całej sytuacji, że musiał wrzucić zdjęcie, że John jest w mieście. Słuchajcie, patrzcie, to jest nasz John. Jeszcze tak, wow, klub prezentuje, że ma piłkarza, który jest jego. Tak, nie nowego piłkarza. Jeśli tą drogą Śląsk będzie chciał kroczyć i w ten sposób odnosić sukcesy, to myślę, że jest w stanie odnieść wiele sukcesów marketingowych i na social mediach w najbliższych dniach, bo ma jeszcze innych piłkarzy, też może ich ogłosić. Słuchajcie, mamy piłkarza. Mamy. Jest to Józef Burta, ale jest to ktoś inny. Podobałoby mi się, gdyby też rozszerzyli to dalej. Czyli zdjęcie na przykład Jacek Magiera przy laptopie. Jest tak, to jest Jacek Magiera. Patrzcie, on pracuje. No i co by na to? Ma laptop. U nas nie jest tak, że trenerzy dupią w nosie. U nas jest zatrudniony Jacek Magiera i on bierze i pracuje. Właśnie mamy trenera. Co, nie powiemy, że mamy laptop, to jest prywatny Jacka Magiera, ale to gniazdko kontaktowe jest już Śląska Wrocław i on z niego korzysta. To jest nasz prąd. Zdjęcie naszego prądu. Weź fotografię, zrób zdjęcie naszego prądu. To jest wrocławski prąd, nasz. Tak, tak by mogli się chwalić. Szymon Janczyk trochę przeatakował na Twitterze, że no słuchajcie, jakie osiągnięcie, zaprezentowaliście piłkarza, który jest wasz. Musicie jeszcze dać koszulkę, że szła tak, to koszulka, w niej grałem właśnie cały poprzedni sezon i w niej będę grał też dalej, to jest ta koszulka. Chyba, że będzie chciał mnie ktokolwiek, kto zapłaci godziwą kwotę. I to jest interesujące, bo niestety, no niestety Śląsk... Czy sprawdzasz, czy Śląsk zaprezentował jakiegoś piłkarza, którego już ma? Tak, to patrzę. Nie, no tym razem nowego zaprezentował. O kurczę, tym razem szkoda. Nowego. No, taka tradycja świecka. Miła odmiana. Miła odmiana generalnie, tutaj też jest nowy zaprezentowany. To, co mnie trochę zabolało w tym, co Śląsk Wrocław zrobił, no. To jest fakt, że Szymon tutaj ofensywnie poszedł. Klub z Ekstraklasy celebruje, że profesjonalny piłkarz stawił się w mieście, bo nawet nie na treningu z tygodniowym opóźnieniem XD. I Śląsk Wrocław mógł już tutaj w tym momencie powiedzieć, no okej, okay, no naważyliśmy piwa, no to jest jak jest. Ale Śląsk Wrocław odpisał. Nie celebrujemy, tylko rozwiewamy wątpliwości, które pojawiły się na Twitterze, czy John stawił się we Wrocławiu. Kurde blade, no to
rozwiewacie wątpliwości, ale to kto do tych wątpliwości doprowadził? Przepraszam. Wątpliwości się doprowadziły. Czy ty, Kuba, nie śledziłeś tego, co się działo rok temu w Zabrzu? Wątpliwości się doprowadziły. One są. Wyrosły na grzybni naszych oczekiwań. One tam były i teraz powstał grunt. Nikt za nie nie odpowiada, za wątpliwości. Ja pierdykam. No, specyficzne, specyficzne bardzo, bo no, nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiego momentu, w którym klub będzie musiał mówić, że rozwiewał wątpliwości, że piłkarz się nie pojawił we Wrocławiu, nasz piłkarz, który jest związany z nami kontraktem. Bo zobaczcie, on tu jest i ma nawet koszulkę, taką no niesportową, bo na treningu jeszcze nie będzie, ale niedługo już na pewno będzie trenował. Kuba, ale ja studiowałem 3 semestry filozofii, potem mnie wyrzucili. I wiem, że są też takie filozofie, w których należy cieszyć się z małych rzeczy. I to, że masz piłkarza, wpisuje się w tą strategię. I zobacz, być może Śląsk i również inne kluby mogą się... Mamy 11 piłkarzy do grania. Przyszli trzeźwi na trening. Kurde. Mamy piłki, napompowane piłki, żeby dziś zrobić trening. Zdjęcia, wiesz, filmik, prezentacja piłek, pompek. Zobaczcie, mamy pompki, one działają. Trochę na upy, ale działają, jak dobrze się zepniesz. O, w tej nie ma igły. No, ale, ma... ale jest pompka. Ale jest pompka, tak, tak, tak. A to w ogóle tą piłkę to się da tak ustami. Tak. Cieszmy się małymi rzeczami, a polska piłka będzie rosła w tempie geometrycznym, jeśli chodzi o radość. A mam mało powodów do radości, więc dobrze było faktycznie się z takich cieszyć. Filip Macuda z kolei z wrocławskichfaktów.pl, jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że nic nie przeinaczyłem, nic. Na swojej stronie i na Twitterze również zadaje zasadne pytanie, po co to wszystko było? Dlaczego stracił ten tydzień treningów, skoro w taki sposób tę sytuację rozwiązano? I to jest coś, nad czym trzeba się na chwilę zatrzymać. Dlatego, że no, czy Śląsk Wrocław mógł się spodziewać, że jeden z najbardziej cennych zawodników, który wyróżnia się w drużynie, jak jest zainteresowanie ze strony klubu, który chciałby za niego coś zapłacić i trwają negocjacje i puścisz zawodnika nawet na jakieś już prywatne rozmowy, na dogadywanie kontraktu i w ostatniej chwili ten transfer się wysypie. No czy była taka sytuacja w przeszłości z Erikiem Exposito na przykład, czy może są absolutnie zaskoczeni, bo po raz pierwszy ich coś takiego spotkało? Wiesz co? Ja uważam, że Śląsk Wrocław powinien obwieścić na swoich social mediach transfer Greitarsson, że udało się nie wysłać kogoś na tego Devet Tyson, tylko po prostu został sprzedany. Nie. Yeah. No, brak, znaczy tak, skompromitowanie się, no nie wiem, jak zwał, tak zwał. Może to jest za mało, żeby nazwać to kompromitacją, że saga z panem Johnem w taki sposób przebiegała. Ale wydaje mi się, że jeśli nie jest to kompromitacja, to gdzieś jest to blisko kompromitacji, to co się wydarzyło w tej kwestii, że doprowadzasz do sytuacji, w której musisz rzucić zdjęcie z zawodnikiem, żeby potwierdzić, że on jest w mieście. Słuchajcie, to nie jest tak, że go szukamy po różnych czeskich Melinach. To on jest w mieście. Absolutnie, to nie jest ten przypadek. Jak to było z Lechem Choloszkiem? Mnie nie ma wcale na Kopakowanie. Jestem tutaj. W związku... Tam zabrnąłeś do narracji trochę Adama Chloszka. No ale dobrze, jest John Jeboak i nie wiem, czy chciałeś coś jeszcze w kontekście samych tych strony Śląska Wrocław. Znaczy, no, chciałem powiedzieć tylko tyle, że gdyby to się wydarzyło pierwszy raz, albo się przydarzyło pierwszy raz Śląskowi, ale to nie jest ani pierwszy raz w polskiej piłce, ani pierwszy raz w polskiej piłce w Śląsku Wrocław. I to nawet nie jest tak, że no dobra, ale w Śląsku były gigantyczne zmiany strukturalne po drodze. Ci ludzie nie mogą się uczyć na błędach tych ludzi, co byli wtedy, bo ci ludzie byli wtedy, a teraz są inni. Nie, ci sami ludzie popełniają te same błędy w taki sam sposób, w tych samych sprawach. I no, jest jakieś takie pole, w którym możesz zacząć wyciągać wnioski z poprzednich swoich jakichś wtop. Nawet jeśli to były głównie stopy wizerunkowe. Zaraz ogłoszą Jerabka. Ci tak mina zrzednie, Jakubie drogi, że wiesz. Zamkną mi ryja. Ale słuchaj, spójrz na to teraz proszę od strony Johna. Ja wiem, że to zarysowałeś na początku, ale tak troszeczkę szczerze. Kurczę, powalczał tu utrzymanie na maksa. No wiadomo, sportowiec, też jego wartość tak naprawdę też dzięki temu, że się utrzymał, pokazał ten, zrobił ten popis. O, zobacz, larwa. O, proszę. Z czereśni wyszło. Pewnie tak. Z czereśni, stąd czereśni. I macha do nas. Ja zaraz coś, nieważne. W każdym razie, zobacz, o ile życie byłoby pana Johna prostsze, gdyby miał daną końcówkę, ale spadł.
Te 750 tysięcy, które oferowało Le Havre, wydaje mi się, że wystarczyłoby, żeby ściągnąć pana Johna do Ligen, tak mi się wydaje. Wiem, że tam gra Marek Jóźwiak, ale to jest cała moja... Nie, Tomasz Wieszczycki gra w Le Havre. Tak. Ale co tyle wiem, ale wydaje mi się, że w Ligen. Ciekawy przypadek może być, jeśli John Yeboah, który gdyby spadł z ligi, to trafiłby do Ligen, a jeśli nie spadł, to teraz będzie grał w Ekstraklasie kolejny sezon, co chyba za wiele mu już nie pomoże w rozwoju. Przypadek interesujący, oczywiście teoretyczny. Chyba, że się Śląsk dogada. Chyba muszą go sprzedać, no ja nie widzę też, żeby to była jakaś szansa. Ja jestem ciekawy właśnie jak ten, jak to przebiegało faktycznie od strony komunikacji klubu z zawodnikiem. Ja ją pukam. Nie zdążyłem się w niej zakochać, więc... Dobrze, cieszę się, bardzo urodziła ta larwa z czereśni. Nie przeżyłem tej straty na tyle, żebym miał się na przykład rozpłakać. Ale potem wtedy jeszcze do ciebie nie dotarło, to się zdarzyło. Z wyparcie. Nie wiem jak przebiegała szczegółowa komunikacja między klubem, menedżerem i zawodnikiem. Ale patrząc na to, w jaki sposób ten zawodnik się uśmiecha na tej fotografii, no to wydaje mi się, że obie strony nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo karykaturalnie to wyglądało z zewnątrz. Zwłaszcza, że jeszcze rozumiem, gdyby rzecz się działa faktycznie w jakiejś lidze, która pierwszy mecz to ma 25 sierpnia. Ale no, za chwilę jebała, musi wyjść na murawę. To już dawno trenują, Lechia trenuje nawet. No. Na razie jeździ wypożyczonymi samochodami po Gdańsku, na treningu Szydycha. No daj pocieszyć się, że coś się dzieje. Ale szerokie uśmiechy, trzeba przyznać. No dziwnie to wygląda. Zwłaszcza, że to jest kolejne jakby potwierdzenie, że w Śląsku Wrocław w tej chwili jest tak, że już naprawdę, no, jak nie idzie, to nie idzie. Jak nie idzie, to nie idzie. Tak samo dochodzi sprawa Werdaski i Garcia. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać. Nie. Uważam, że naprawdę się układa taką interesującą mozaikę, jeśli chodzi o ten sezon Śląska. Pewnie będą puchary. Bardzo tak możliwe. Jest Jacek Magieraj, to jest mój punkt zaufania do Śląska Wrocław. Ale właśnie, Werdaska i Garcia. Tak. To jest interesujące o tyle, że Bartosz Wieczorek, TVP Sport, tak trochę to podsumował, tak jak my też omawialiśmy. John Yeboah pojechał na tygodniową wycieczkę za zasługi za poprzedni sezon. Dawid Balda to tak naprawdę Dawid Balazowicz. Ten sam Dawid Balda mówi, że priorytetem jest lewo obrońca i środkowo obrońca. Przyjdzie bramkarz i prawo obrońca. Reprezentant kraju oddany za paczkę gruszek. I tutaj mem z takim płonącym stworem. I to było 26 czerwca. I zakładam, że Bartosz Wieczorek nie spodziewał się jeszcze, że to nie koniec różnych przygód Śląska Wrocław w najbliższym czasie. Bo Jacek Magiera zabrał głos na treningu na temat panów Werdaski oraz Garcia. Różni insiderzy wokół Śląska Wrocław mówili, że to była bardzo mocna rozmowa, że Jacek Magiera przekazał, że nie widzi obu ludzi w klubie, że nie widzi w swojej drużynie. Tych bytów. Tak, że nie widzi ich. No i wszyscy dawali do zrozumienia, że to nie było tak, że słuchajcie, no mieliście słabe występy w Ekstraklasie, tylko że to była taka trochę bardziej zjebka, mówiąc wprost. No i znowu odwołujemy się do Piotra Potępy, dlatego że on tutaj razem z Marcinem Torzem chyba najbardziej najbardziej obszernie opisują losy Śląska Wrocław. I tu mamy newsy kolejne. Obaj panowie z piątku na sobotę mieli pójść w miasto, a w sobotę na trening stawili się, jak to się mówi, wczorajsi. Mało tego, obaj ostatnio mieli problemy z utrzymaniem wagi, nie byli też zbyt zainteresowani walką o poprawę jakości sportowej Śląska Wrocław. To może rzucić trochę więcej światła na decyzję Jacka Magiery. I zrozumiałe, że zrobił to przy całej drużynie, bo wysłał wyraźny sygnał, że nie będzie takich rzeczy tolerował. Co? Jacek Magiera nie będzie tolerował piłkarzy, którzy dzień wcześniej byli w dyskotece do 4 w nocy? Jestem absolutnie zaskoczony. Zawartysta. Zawartysta. Po tym, co przeżył z Kamilem Grosickim w Warszawie, to nie, tam to dać spokój. Nie potrafi się bawić totalnie. O, dokładnie tak, o to chodzi. Trochę atmosfery musi być, wesołości. To jest dla mnie wszystko o tyle trudne, o tyle skomplikowane, że gdyby to nagle jakoś na Śląsk zwaliło, ale dopiero co Kaja Quintana przecież rozgrzewał się w takim tempie, że jego kilogramy obciążały moje oczy, kiedy ja oglądałem to, jak on się rozgrzewał. Dopiero co Eric Exposito był uchwycany regularnie w takich sytuacjach, gdzie niekorzystnie kamera go obejmowała, że wyglądał na trochę bardziej otyłego niż jest w rzeczywistości. W Śląsku Wrocław, jak się zaczęło partolić, to się partoli bardzo konsekwentnie i najgorsze jest to, że to nie jest tak, że mamy taką jedną czarną owcę, z nim to zawsze problemy. Nie, tych czarnych owiec w Śląsku Wrocław jest cała zagroda. Tak. Teraz nie pamiętam, czy Śląsk ma za sobą 3 sezony, tak słabe, czy tylko 2? Wcześniej Magiera był jeszcze jakby puchary. Puchary, no. Tylko czy to było wcześniej, czy wcześniej. W każdym razie
To nie jest tak, drogi Śląsku, że coś się zepsuło 2 tygodnie temu, tylko ty naprawdę mocno pracujesz na to, żeby było źle i nie ustajesz w tej pracy. A miała być 6 pracy do otwarcia. No, no i no, jedyna nadzieja w tym, że Jacek Magiera to weźmie i poskłada. Tak. To jest. Panie Jacku, pan to wziął. Gratulacje. Lubi wyzwania. To jest człowiek, który na pewno świetnie się bawi przy Dark Souls. Jacek Magiera. Bez wątpienia. Mnie trochę zastanawia, jak to, bo to jest niemal już reguła, że pojawia się jakieś takie ziarenko wątpliwości, potem takie drugie ziarenko wątpliwości, a nagle budzisz się, że pół twojej kadry odeszło za bestem, drugie pół chleje na mieście z piątku na sobotę, a jeszcze dodatkowo twoim dyrektorem sportowym jest człowiek, który no, no, nie do końca ma taką fenomenalną opinię w miejscach, w których był, kiedy jeszcze nazywał się inaczej niż się nazywał obecnie. No tak, ale nawet jeśli założyć, że zmiana nazwiska była podyktowana tym, że chciał nowe otwarcie w pracy, no to tak jak słusznie zauważyłeś, w tego typu nazwiskach z takimi zakończeniami z dużo gorszych powodów zmieniano nazwiska, więc nie wyrzucajmy tego panu Dawidowi Balazowiczowi. No, czyli zbierając wszystko do kupy. Wydawać by się mogło przez długi okres, że najpoważniejszym problemem Śląska-Wrocław jest to, że miasto wyznaczyło tygodniowy termin na składanie ofert i że próbuje sprzedać przed wyborami samorządowymi na chybcika Śląsk-Wrocław byle gdzie, byle komu, byle jak. Natomiast okazało się, że to jest problem numer 7 na liście problemów, bo w międzyczasie wydarzyły się te wszystkie rzeczy, o których mieliśmy przyjemność porozmawiać. Co to oznacza dla Śląska-Wrocław i jego kibiców? Pewne, spokojne utrzymanie z takim, a może jakby tutaj jakieś zwycięstwo wyjazdowe na jakimś trudnym terenie, to być może nawet puchary. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Śląskowi Wrocław organizacji finału Ligi Konferencji. Niecodzienne piłkarskie emocje tam będą. Niesamowite. Dobra, tyle chyba o Śląsku. Na szczęście, i to jest duże pocieszenie dla wszystkich związanych ze Śląskiem Wrocław, są też przyjaciele z Lechii Gdańsk, którzy nie zostawiają przyjaciół ze Śląska w potrzebie. I jak już kibic Śląska wraca, mówi sobie, kurde blade, mamy dyrektora, który nie ma najlepszej opinii i zmienił nazwisko, mamy piłkarza, którego nie ma, a potem klub musi się chwalić, że jednak jest, i mamy dwóch piłkarzy, którzy byli nasypani i tańczyli kujawiaka na plaży nad Odrą, i mamy jeszcze co, jakie mamy? Martina Jarabka. I Martina Jarabka mamy. I mamy ofertę sprzedaży tylko z Westminster, z którym wcześniej miasto rozmawiał, no i tam te wszystkie inne rzeczy, no to przynajmniej autokar jeździ na to. Myślę, że to trzeba ogłosić w sociale. Nasz autokar jeździ. Turururu. Turururu. A ja sobie to wyobrażam, ja sobie to układam w myślach, że bierzesz, masz instagramowe relacje, wiesz, rozpoczynasz rolkę na parkingu i tak, o zobaczmy co tu jest, a to nasz autokar, kręcisz taki, wejdźmy do środka, słuchajcie, coś wam pokażę, wchodzimy do środka, dobry panie szofer, może pan przekręcić kluczyk, dobrze, odpala, wiecie, bo działa silnik i teraz uwaga, zbliżenie, stan paliwa, pełny bak. Gdzie pełny, bez przesady, lampka się świeci, ale jeździ, to wystarczy. I wszystkie kluby Ekstraklasy mogą się tym chwalić, a pierwsze ligi nie wszystkie. Interia.pl podała, że niestety, ale w ostatnim czasie pojawiły się problemy ze sfinansowaniem przejazdu klubowym autokarem. Gdy skończyło się w nim paliwo, nie było za co dojechać na trening z obiektu na Letnicy na stadion przy Trauguta. No i to jest dość smutna rzeczywistość, smutna konstatacja, jeśli chodzi o Lechię Gdańską. Wszystko poszło na helikoptery policjantów, to Tober musiały pilnować. Prawda. Zabezpieczać treningi Lechii Gdańsk. To jest taki moment, taki reality check zazwyczaj, bo ja już tego doświadczyłem w polskim futbolu nieraz, że momentami tak na papierze, w wywiadach, nawet w papierach, które posiadają księgowe, wszystko wygląda w miarę akceptowalnie. Tak, jest dług właścicielski, ani rumy z tego też takiej wielkiej afery. Żalowanie długu, pożyczka właścicielska, tak. Jest dużo takich słów, wytrychów, tak? Spokojnie, to się wszystko poskłada, mamy też pewne zobowiązania sponsorskie wobec nas, na które czekamy, więc jak tylko te firmy przeją te rzeczy, to my to wszystko poregulujemy. Na trytytki, ale to się gdzieś tam tak... Tak i tak dalej. Zwiniesz to. Budżet na pierwszą ligę 25 milionów złotych, tak spokojny, tak żeby ewentualnie, no może Wisła będzie miała większy, a może nie. A tak to generalnie my już następni jesteśmy. A potem trzeba zatankować autokar. I ktoś musi za to wziąć i zapłacić. I tak gdzieś na tę stację, proszę zobaczyć, tu jest nasz Excel wydrukowany. My tu za
Za 8 miesięcy powinniśmy zatrzymać te transze od sponsora. I tu możemy wziąć pożyczkę właścicielską, bo mamy deklarację, że możemy jeszcze wziąć. Czy pan nam da za to 10 litrów? Bo to za tyle dojedziemy. Proszę bardzo, niech pan nam da 10 litrów paliwa na tę obiecaną transzę sponsorską. Słuchaj, no panie Krystian, uczę się. Nie po to przyjeżdżamy tutaj na Orlen, my, ludzie z Gdańska, żebyście wy nam tutaj chcieli rzucać kłody pod nogi. Zresztą, proszę, ja tutaj mam Instagram Adama Mandziary. A ja ci powiem, co powiedziałby Krystian, że nie przyjechaliście. Widziałem, że pchaliście go na pokar w ostatnich tych. Proszę mnie nie obrażać. To, że się uczę, to nie znaczy, że ten. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że proszę sobie, ja tu mam Instagram Adama Mandziary i on tu pisze wprost, że to nie jest koniec Lechii Gdańsk. To nie jest jakiś, nie wiem, wielki problem, że jest spadek. Dlatego proszę tutaj nie robić cyrków, scen, tylko wziąć, nam zatankować i nam pozwolić jechać dalej, a nie. Myślę, Kuba, że to może doprowadzać na przykład na stacjach benzynowych czy w różnych innych miejscach do takiej konsternacji tych pracowników, jak ktoś z Lechii Gdańsk wyjmie telefon, tam przyłoży i oni myślą, że to blika, oni pokazują po prostu Instagram Adama Mandziary. No co? No Adam Mandziara Instagram. Nic nie rozumiesz? Nie czyta? Panie, to nic nie ma na tym bliku. Może wyślę MMS-em na pani numer konta. Znaczy wyślę na numer konta, to pani sobie wtedy zobaczy ten Instagram, jak pani ma. Gwarant po prostu, great. Jest też druga sprawa. Bo że zabrakło paliwa i no... To są dość podstawowe kłopoty. Trzeba przyznać, że Lechia, jeśli chce wrócić do Ekstraklasy, to myślę, że sprawa paliwa jest dość istotna, bo na mecze trzeba jeździć. No. Nie wiem, czy gdańska policja po tym, jak już obstawiała wszystkie treningi Lechii Gdańsk, będzie chciała jeszcze podrzucać piłkarzy Lechii helikopterami na te mecze. Myślę, że paliwo trzeba rozwiązać te kłopoty. To jest prawda. Trudno jest nie powiązać pewnych dwóch rzeczy, bo to jest pierwsza sprawa, o której napisała Interia. Druga sprawa jest sprawa obozu letniego w Gniewinie. Mhm. I ktoś mógłby powiedzieć, że kurde, skoro tutaj był problem z paliwem, a tu jest obóz, który jest odwołany prawdopodobnie, Lechia tak? nie pojedzie. Czy napisał Maciej Słomiński tak, obozu letniego w Gniewinie prawdopodobnie nie będzie, trzeba za niego zapłacić, co może stać się problemem nie do przeskoczenia. Myślałem, że nie trzeba za to płacić, to wtedy pojadą. No i właśnie Maciej Słomiński tutaj trochę wysnuł takie daleko idące wnioski, że trzeba za niego zapłacić, że to może być przeszkodą nie do przeskoczenia, bo z kolei pan prezes Deptua powiedział, że temat jest zawieszony. Temat jest zawieszony i bynajmniej nie z powodów finansowych. Tak okay. Moim zdaniem też na przykład Hotel Manor to jest takie miejsce, gdzie można po kosztach zorganizować półkolonie, obozy harcerskie, gdzie rozpalanie ognia już w środku budynku jest często potrzebne, także może to jest jakiś kierunek, nie jest tak daleko. To jest prawda i nie wiadomo właśnie jak tam wygląda. O, wezmę tutaj jeszcze, otworzę pana prezesa, żeby nie uronić ani słowa. Mhm. I jest napisane, o kurde, bo tu jest jeszcze dalej, że... Do czego ty się dokopałeś? Na razie temat jest zawieszony i bynajmniej nie z powodów finansowych. Dobrze. Potem jest tutaj kibice dopytują, będzie licencja? Tak, w porządku. I pan Ziemowit też mówi, że nie było sytuacji z tym autokarem. Że to, no ale Interia niejednokrotnie pisała, że w Lechii jest źle. I okazywało się, że było źle. Więc dobrze, pana zobaczcie. Ziemowita serdecznie zapraszamy do rozmowy z nami na kanale gol.pl. Napiszę też dzisiaj w tej sprawie bezpośrednio do pana Ziemowita i mam nadzieję, że wtedy wyjaśnimy aferę paliwową, tą z Lechii, tak? Bo wszystkich afer paliwowych to nie wyjaśnimy tak szybko z panem Ziemowitem, to za mało czasu. Prawda. No, więc tak się to prezentuje, jeśli chodzi o Lechię na ten moment, co stoi w dość dużej kontrze do tego, jakie były zapowiedzi przy tym spadku. Że będzie pożyczka właścicielska, że to nie dramat, że no tak, będzie ciężko, ale naszym celem jest oczywiście szybki powrót do Ekstraklasy. Wydaje mi się, że to jest jeszcze ten moment, kiedy część osób wierzy, że faktycznie, okej, są pewne wyboje na tej drodze, ale u finiszu jest powrót do Ekstraklasy triumfalny. A ja widziałem kluby, które były w takiej sytuacji. Tam też było tak, że nie, no spokojnie, to nie jest aż tak źle, że temat obozu jest zawieszony. Wkrótce się odwiesi temat obozu, na przykład zimą, bo teraz latem to już bez sensu jechać właściwie. No a potem to już było tylko gorzej i gorzej. Oczywiście nie życzę tego Lechii i liczę na to, że coś tam się zmieni na korzyść, zwłaszcza, że trudno nie czuć sympatii do pana Deptuły.
Walczy. Walczy bardzo mocno i bardzo aktywnie. I już nie rzucając hasłami bez pokrycia życzeniowymi, tylko na konkret. Więc trudno nie trzymać za niego kciuków, ale bardzo niepokojące są te wszystkie rzeczy, które się wokół Lechii pojawiają, zwłaszcza, że dwóch zawodników miało złożyć już wnioski o rozwiązanie kontraktu z innym klubu. Ilkay Durmus oraz chyba Nalepa, mi się wydaje. Jeszcze. Brzmi jak takie z tańszych kontraktów, to nie będą obciążeniem. Nie, a jeśli miałbyś stracić Ilkaya Durmusa, a i tak płacić Ilkayowi Durmusowi w pierwszej lidze. Super. To jest perspektywa, która... Płacić mu, ale nie mieć go do dyspozycji. Ekstra. Zawsze budzi dużą ekscytację u kibiców. Coś takiego, kurde, będziemy mieć teraz zawodnika, któremu płacimy, a który nie gra, bo już gra gdzie indziej. Ale nic, fajnie. Nic nie zawali, to z jednej strony, ale z drugiej, ile kluby ekstraklasowe mogą dzięki temu świętować. Wszyscy piłkarze, którym płacimy, grają dla nas. Albo są wypożyczeni. Nie mamy takiej sytuacji jak z Durmuszem, że płacimy, a on i tak jest gdzieś zupełnie indziej. Boję się, że ta lawina wniosków dopiero rusza, jeśli chodzi o Lechię Gdańsk. W ogóle generalnie boję się, że o Lechii Gdańsk to będzie trzeba zrobić za 2 tygodnie program i on już będzie zdecydowanie bardziej pesymistyczny. Mam wrażenie, Kuba, że co tydzień robimy program o Lechii Gdańsk. Bardzo możliwe, ale zawsze kończymy tak, że a może warto zaufać tym osobom, które są. Pojawiają się też plotki dotyczące tego, że inwestor, szwajcarska, austriacka grupa albo Mada, to też nie jest tak, że oni wchodzą i od razu i go biją i całą konkurencję. Ale no to tutaj nie jesteśmy audytorami. Zresztą zaaudytował nas prezes Łukasz Jabłoński ostatnio. Wyszło to. Tak jest. Tak, wyszło, więc nie chcę zabierać tego. Co ciekawe, podoba mi się, że pan Marian Ziburskę, ja czytałem artykuły jeszcze przed urlopem, że on chciał Lechię kupić. A o Mada Group czytałem, że oni chcą Śląsk kupić. Teraz wracam z urlopu i jest na odwrót. No widzisz. No, jak to oni, czy oni wiedzą, że to są dwa kluby, czy o co chodzi? Oni na pewno są przekonani, że to są dwa kluby? Zgodowicze. Ale też stadiony ładne, dwa, duże. Miasta też takie. Może tak się kupuje, z Godowiczami. My chcemy kupić Stalową Wola, a ten Inter też przyogarnie. Dajcie. A to było dobre. I Pogoń z Feyenoordem, następny taki elegancki. A propos Pogoni. A propos Pogoni, właśnie. No od razu możesz powiedzieć. Masz te ceny? Nie. No to musimy przeciąć. Dobra. I co to z tymi karnetami, Kuba? Bo ja sprawdziłem to, co chciałeś i mogę ci powiedzieć, że dokładnie Pogoń bardzo ma drogi karnet. Ale... To nie dobrze. To nie dobrze. Nie dobrze. Dobrze, niech będą jakieś liczby. Maciek Sobczak. Rodzice szczecińskich dzieci zapłacą za oglądanie Pogoni 189 zł za rundę jesienną. Warszawscy rodzice zapłacą 119 za obecność na wszystkich meczach. Na przykład to jest taka oferta dla kibiców młodych. Dla nowych na przykład też jest tutaj 792 normalny. Dla nowych kibiców, no, wszędzie indziej to jest maksymalnie około 500. No generalnie bilety na Pogoni są bardzo, bardzo drogie. To jest takie dyskontowanie tej mody na Pogoni, która się zrobiła pod koniec sezonu. Że tam rzeczywiście pełny stadion, zawsze huczało. No to trzeba podnieść. To jest właśnie interesujące w sumie, bo wydaje mi się, że Pogoń trochę nie docenia tego, że ten efekt, który obecnie mają, bo jest to synergia tego, że po pierwsze dobrze na Murawie, po drugie masz Kamila Grosickiego, z którym się łatwo identyfikować. No pewnie, jest na kogo chodzić. Masz europejskie puchary, masz stabilność i do tego masz jeszcze nowy stadion. To nie jest łatwo, żeby zsynchronizować chociaż dwa z tych elementów, które wymieniłem, a żeby zsynchronizować je wszystkie, no to naprawdę to jest unikalne. I zakładanie, że okej, teraz są wszyscy, to jak troszeczkę podniesiemy, to co, przecież nie odejdą, no bo co, przecież nie pójdą na kotwicę. Patrzę za drugą stronę. No, jest popyt, no to podnosimy cenę. Tak, natomiast jest to moim zdaniem krótkowzroczność. Tak, wykonanie Pogoni Szczecin. Bo podnoszenie cen moim zdaniem ma sens na przykład w przypadku Widzewa, gdzie masz już ciągłość, masz popyt na tyle rozchulany, że wiesz, że on jest stały i wiesz, że on jest dosyć stabilny niezależnie od tego, co się dzieje tak naprawdę. Prawda. Czy jest jakieś istotne przesunięcie, jeśli chodzi o wyniki, czy jest jakieś istotne przesunięcie, jeśli chodzi o ambicje klubu, no to popyt jest utrzymywany na mniej więcej stałym poziomie. Pogoń jeszcze nie wie, czy część z tych osób, które tak tłumnie odwiedzały stadion Pogoni w ubiegłym sezonie, czy to nie byli ludzie, którzy trochę turystycznie przyszli zobaczyć nowe miejsce w mieście. Tak jak oglądają nowe na przykład akwaparki. Bo takich kibiców było sporo na wielu polskich stadionach. Chyba GKS Tych jest takim najbardziej klasycznym przykładem, gdzie ta frekwencja momentami skaka. No i też wiadomo, że wiosna to jest dobry moment Pogoni Szczecin był. Ładnie grali. Kamil, tak, paliło się. Ciekawe spotkania.
to się sama napędzało. I innymi słowy, Kuba, pijesz do tego, że byłbyś za... Teraz to jest moment taki do podlewania tego ognia tak. kibicowskiego niż... Dobra, tak, skasujmy. Możliwe, że dochodzi tutaj do głosu mój tradycyjny pesymizm wobec wszystkiego i wszystkich. I ja, będąc w Pogoni Szczecin, bym sugerował, że słuchajcie, przegramy 3 mecze z rzędu, może się tak zdarzyć, odpadniemy szybko z pucharów, a do tego jeszcze zrobi się zimno w październiku i ludzie nie przyjdą. A jest okazja, żeby sprzedać im karnety, gdzie oni, okej, będą przychodzić na te karnety i będą mieli taniej niż bilety w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, ale oni kupią też wejście na mecze w październiku, listopadzie, w mroźnym grudniu, w połowie grudnia, bo wtedy gra jeszcze Ekstraklasa, a może nawet kupią karnety na cały sezon i wtedy kupią też na mecze w lutym. Na mecze utrzymania. I w marcu i na, może nawet na mecze utrzymania kupią bilety. Wtedy, bo takie bilety są w cenie karnetu wliczone. I myśląc w taki sposób, że skłaniasz kibiców, którzy być może kupią zamiast 7 biletów, to kupią wejście na 17 meczów, no to i tak ci to kalkuluje, żeby dać im to trochę taniej, ale żeby oni faktycznie to mieli na cały sezon wykupione. No w Pogoni trochę inaczej z tego wyszli, z innych chyba założeń, że pewnie będzie dobrze, będziemy ładnie grali, to wtedy i tak będą się zabijać ludzie. Czy z tego, co pisze Mateusz Janiak, to też wychodzą z takiego założenia, że tak finansowo to wcale nie jest różowo. I no wiesz, Jarosław Marczek mówi tam, gdzieś mówił, że my nie będziemy teraz robić transferów tylko po to, żeby to wyglądało dobrze. Nie znam dokładnie finansów Pogoni Szczecin. Rzeczywiście wydaje się, że mogą mieć paru zawodników, którzy są dosyć drodzy. Natomiast jestem zaskoczony, że Pogoń Szczecin, która naprawdę potrafiła w ostatnich latach sprzedać piłkarzy za gruby hajs, która jest dumą rzeczywiście regionu, która dobrze gra w piłkę, no że jakoś sponsorzy się bardziej nie garną, że tam jest cały czas kłopot z takim, wiesz, sponsorem jakimś głównym, tak? Odkąd odeszła grupa Azoty. I że tej kasy z wychowanków, no jakoś tak, no aż tak. Jak się nie potrafili Benedyczaka sprzedać za 2 bańki euro, to mówię, kurczę, studnia bez dna, to będzie to zarabiać jak w Lechu Poznań. Tutaj już, teraz przycinanie, musimy podnieść karnety. Jestem zaskoczony realiami. Nawet nie chcę tu krytykować jakoś bardzo Pogoni Szczecin, tylko że aż takie są realia. No. Czy dopiero co też trzecie miejsce, tak, które zdaje, czwarte miejsce, tak? Też jest mnóstwo kasy z Ekstraklasy, tak? Tak, dzisiaj były przed całym to wyliczenie, że tam momentami różnica jest na poziomie 13 czy 14 milionów pomiędzy tym, co zarabia góra, a tym, co zarabia dół, spraw telewizyjnych. To są dosyć duże przewagi. No, ale ja się cieszę, znaczy cieszę, no, cieszę to jest złe słowo przy tym, co chcę powiedzieć, ale czuję pewnego rodzaju ulgę, że jest bieda w polskiej piłce. Są kluby, które są na przykład na dole tabeli, albo dopiero do tej tabeli dołączyły i które też no, nie rzucają hajsem na lewo i prawo. I to nie jest tak, że te na górze to z kolei jest Eldorado. Czy muszę ci przyznać, że okienko transferowe na razie to miało szałamy w Ekstraklasie. No. No. Niezłe transfery robi kto? Araków? Który mówił, że to już nie będziemy robić teraz z tego okienka. Zaciskanie pasa. A robią jeden z lepszych transferów. No i Legia, która my nie mamy naprawdę pieniędzy, teraz musimy zabrać dzieciom obiady, żeby mieć na piłkarzy i robią transfery. Także Lech, no dziękuję. Jest jak jest. Orlen, no tak będzie. Orlen ma zostać sponsorem Rakowa z tego, co czytałem. To dobrze, może ktoś w końcu będzie kupował ich paliwo, bo ja tak przejeżdżam koło tych stacji, mówię, ale pustki, ale smutno. Przydałby się im jakiś marketing. Też mi się tak wydaje, że jest to duży problem. Że Orlenie w ogóle też mało osób wie, że tak, jest taka firma tak, jak Orlen. Tak, oni potrzebują takiej właśnie większej dotrzeć do ludzi. No. Tak co? Orlen? A czemu się zajmują? Czy produkują orły? Ale byś się chciał kupić orła. Tak, zainteresowany orłami, zawsze bym. Wpisujesz potem w neta? Nie, ja to myślałem, że oni produkują orły, ale się okazuje, orły się rodzą. No, w tym tempie różnych wiesz, gałęzi w Orlenie, to myślę, że produkcja orłów to jest przyszłość. Niedługa. Orlen the Eagle Industries. Wiesz, co mi się jeszcze podoba w tym okienku? No bo no, siłą rzeczy na co dzień śledzę reakcję na to, jak przebiega okienko transferowe Łódzkiego Klubu Sportowego. U nas poziom frustracji jest już taki, że powoli zaczynają mnie moi znajomi okładać kijami. Idę do domu, widzę, o cześć, a oni tak, gdzie jest transfer, ty kurde, i tak dalej. No i to jest coś, co tak mnie zaskoczyło trochę. Mówię, no, jesteśmy Beniaminkiem, no jakieś dokładnie 12 miesięcy temu drżeliśmy o to, czy dostaniemy licencję na pierwszą ligę. Dokładnie 14 miesięcy temu piłkarze rozwiązywali kontrakt z innych klubów, bo im nie płacono przez 3 miesiące. To nie było też tak, że w okienku zimowym to ŁKS naprawdę już wydawał ten hajs na lewo i prawo. No a ludzie mimo to są zaskoczeni, że co? Dostaliście z Ekstraklasy tyle i tyle i nie robicie transferów. I tak samo zresztą widzę, że są zaskoczeni w ruchu i w puszczy.
że no przecież trzeba awansować w Ekstraklasy, to czas by było kupić jakiegoś 24-letniego Francuza z Ligue 1, a wy cały czas się koło Albańczyków pędzicie. No i ja jestem na bieżąco z tym, czy Tomasza łyka się coś? Nie. A, dobra. Jestem z tym na bieżąco, zaskakuje mnie to, ale potem sobie przypominam, że przecież jest Twitter i na Twitterze nie muszę się rejestrować na specjalnym forum kibiców Stali Mielec, żeby poczytać kibiców Stali Mielec i zaglądam sobie do innych klubów. I w Górniku pożar. Tak, znaczy generalnie wiesz, to jest tak, że Ekstraklasa jest taką śmieszną ligą, która startuje w połowie lipca, ale głównie transfery się robi pod koniec sierpnia, kiedy już ci piłkarze na tym momencie liczą, że trafią gdziekolwiek indziej. Oni wtedy już będą wiedzieli, że już nie ma opcji, już trzeba tutaj wybierać. Tak to wygląda, więc ja mam... Znaczy, lubię po prostu to gadanie niektórych trenerów, prezesów, że trzeba mieć drużynę gotową już na pierwsze zgrupowanie. Wtedy to będzie maszyna hulać. Można dosmarować ten zespół. To jest taki piękny frazes i praktycznie nikomu nie możesz w to wierzyć, bo tak naprawdę to mówię, w sierpniu to przyjdą kocury. Ale wiesz, Stal Mielec tak robiło utrzymanie, pamiętasz? Tak. Co się Paweł zakładał? Paweł się zakładał o drużynie, które miała Szrot. A w 8 kolejce przed Piasecki, przed Hinokio, ktoś tam jeszcze. I to dostatecznie było późno, dostatecznie wcześniej, żeby odpaliło. Ale to jest powtarzalność, bo pamiętasz przecież, że Stal Mielec w pewnym momencie była złożona z Arkadiusza Kasperkiewicza, tak, i 10 wakatów. I Arkadiusz Kasperkiewicz, jak się rozglądał na treningach, to widział tylko swoje odbicie w lustrach, tak, wokół murawy, które rozstawiono, żeby nie czuł się samotny. Obecnie Stal Mielec miała chwilę, gdzie było 11 piłkarzy na kontraktach, co sami kibice wklejali na Twitterze. I to też nie jest dużo z 11 piłkarzy. Tak. Chciałbym pokazać ci artykuł Kamila Keresia, wywiad z Kamilem Keresiem na Podkarpacie Live. Chciałbym, żebyś docenił, ponieważ przeprowadza tą rozmowę taki młody człowiek z koszulką Nothing, albo Expected Nothing chyba w ogóle, tak? Expected Nothing? Chyba tak może być. Ale pięknie. Więc on tutaj rozmawia dla Podkarpacie Live i Kamil Keres luźno rzuca: potrzebujemy 10-12 transferów. No, ale co więcej, jest też piękne, Kuba, hasło. Na jakich pozycjach Stal Mielec potrzebuje wzmocy? Szukamy dosyć wszechstronnie. Czyli na wszędzie. No, ale w środku pola mamy Piotrka Wlazłę, dołączył Michał Trąbka, ale są jeszcze dwa miejsca. Dosyć taki bałagan w Stali Mielec, gdzieś indziej widziałem też taką numerze. Bo wcześniej wiedziałem, jak Adam Majewski, że Adam Majewski odpowiada za... Nie ma w Stali scoutingu, tak? Adam Majewski odpowiadał za trenowanie i za szukanie zawodników. Kamil Kieresz nie ma tych kompetencji, co Adam Majewski, nie szuka zawodników. Ja się zacząłem zastanawiać, kto w takim układzie odpowiada za rekrutację zawodników w Stali Mielec. Nie ma scoutingu, nie robi tego trener, no to kto? Czy pan Jacek, panie Jacku, czy to pan? Dochodzi czy kto do jeszcze? Zatrudniania piłkarzy. Naprawdę chciałbym wiedzieć, kto dokładnie odpowiada za zatrudnianie, za politykę transferową. Ja myślę, że jest jakaś taka globalna szara eminencja w polskiej piłce, która właśnie jest odpowiedzialna za zwolnienie Jana Urbana z Górnika Zabrze, odpowiada za transfery do Stali Mielec, odpowiada za zatrudnienie dyrektora sportowego Śląsku Wrocław. Jakiś. Że jak rzeczy się dzieją, to ktoś tam za te sznureczki pociąga. Nie wiem kto jeszcze, ale się postaram kiedyś dowiedzieć. Masz jeszcze jakiś soczysty kąski? Nie, tak wiesz, przed nami bardzo, bardzo dużo pracy. W strefie dziesiątki jest jedno, być może dwa miejsca w ataku. Ale widzisz, to jest coś, co moim zdaniem jest dramatycznym wręcz marnotrawieniem zasobów w polskiej piłce. Bo czytam wywiady z trenerami, czytam wywiady z dyrektorami sportowymi, z właścicielami klubów poszczególnych i czytam reakcje kibiców. W większości klubów. Tak naprawdę wszystkich klubach poza top 4 tak naprawdę. Bo w top 4 jest fajnie w Legii, wszyscy są zadowoleni, jest fajnie w Rakowie, też wszyscy są zadowoleni i jest Lech, który ma dużą cierpliwość i duże zaufanie w Johna Van Imbroma. Co masz ten? Jeszcze? Bo te wszystkie wypowiedzi Kamila Kieresia o tym, że jest bardzo dużo pracy. No. 12 transferów. Były tuż po wygranej 2-0 z UKS. 2-1. 2-1. Nie odejmuj nam. 2-1. Przepraszam. Tak. Ja śledziłem ten sparing i jego losy. No i to, do czego zmierzam. Czytam te wszystkie rzeczy i tak naprawdę jesteś w stanie samemu w domowym zaciszu skonstruować wywiad z trenerem, z dyrektorem sportowym, napisać wszystkie wypowiedzi 14 różnych kibiców w odniesieniu do tych i na koniec jeszcze właściciela. Że trener powie, no szukamy w każdej formacji. W każdej formacji od ataku do obrony nie pogardzimy też dobrym bramkarzem. Szukamy wszechstronnie. Trener ci powie jeszcze, że no jeśli chodzi o takie konkretne pozycje, to nie powiem, bo
nie pogardzimy żadnym dobrym zawodnikiem, który podniesie jakość rywalizacji. Potem wchodzi dyrektor sportowy, nie jesteśmy klubem pierwszego wyboru. I każdy dyrektor sportowy. Ja chciałbym, żeby mówił uczciwie, nie jesteśmy klubem 17 wyboru do tego, a 25 już tak. Każdy ci powie, że no większy zawodnik, którymi się interesujemy, na początku szuka zagranicznych opcji. Dopiero kiedy one się wysypią, to szuka mocnych krajowych opcji. Dopiero kiedy one się wysypią, to spogląda na to, że mieliśmy do nich 46 nieodebranych połączeń na początku lipca. Zastanawiałem się wtedy, że może to czas otworzyć firmę deweloperkę małą, może coś, a ewentualnie jakąś sieć burgerowni. Jakieś parę zaskórniaków jest, to mogłoby odpalić. Ale jak nie mają tej odwagi, to dzwonią do nas i sprawdzamy. I przyjeżdża Martin Jarabek. I każdy dyrektor sportowy mówi to samo, każdy trener mówi to samo i każdy kibic mówi tak, no konkurencja nas odstawi. Nie, nie odstawi was konkurencja. Konkurencja jest dokładnie w tym samym gównie. Tak, nie, naprawdę, to jest zaskakujące. Ja powiem. Zielono 90 minut. W momencie, kiedy transfer jest dokonywany, to 90 minut koloruje na zielono w chwili, kiedy ten zawodnik pomyśli o tym, że podpisuje. Mhm. Jeszcze nie przyłoży długopisu do strony, a 90 minut już ma pokolorowany na zielono. Ale jeśli się rozmyśli przy przyłożeniu długopisu do strony, to 90 minut odkolorowuje. Dobrze, no mów transfery Krakowi, tak? Krakowia. Jeśli chodzi o rubrykę przychodzą. Nikt. Ale zdjęcie z Haalandem. Ale jest zdjęcie, tak. Filipaka z Haalandem. Górnik Zabrze. Jeśli chodzi o to, kto przychodzi, nikt. Ale jest reportaż Łukasza Wikowicza, bardzo ciekawy. Tak. Jagiellonia ok, Jagiellonia jest rozpędzona. Korona Kielce przychodzi, Mateusz Szczyszyński, GKS Tychy, czyli wzmocnienie ze środka pierwszej ligi. Jeden zawodnik. Lech Legia. Nikt. No, w Lechu no, powracający tylko. No tak, no ale no, Lech powiedzmy, że taką przyjął strategię, bo oni powiedzieli wprost. My to jesteśmy już klub średniak europejski i to my jesteśmy pierwszą opcją i nie chcę poczekać na zmianę. Okay. Poza tym chyba mają duże zaufanie do tego, że John Van den Brom ogarnie temat. Legia ma dobre okienko, tak. Faktycznie. Bo tym jest jak miałeś zasoby, to naprawdę dobra. UKS i tak, wszyscy kibice uważają, że UKS to już jest, że jest koniec ekstraklasy, potem jest całe 16 klubów pierwszej ligi, potem jest długa, długa przerwa i potem jest UKS. Natomiast fakty są takie, że UKS ściągnął 3 piłkarzy i to bardzo dużo, jak na standardy. Jest Piotr Głowacki ze Stali Rzeszów z pierwszej ligi, jest Engiel Hoti z Partizani Tirana, jest Jakub Letniowski. Nie mogę się chociaż z prawdziwego Partizanu ściągnąć zawodnika, tylko musisz iść z Tirany? Nie, z Tirany, bo jest łysy. Okay. Trudno było znaleźć łysego Albańczyka. Piast Gliwice, Sergiej Krykun. Ja rozumiem, że to jest 6 punktów na UKS-ie. Dobrze jest kupić 6 punktów na UKS-ie w cenie zawodnika pierwszej ligi, ale to jest 6 punktów na UKS-ie. Dużo klubów zrobi 6 punktów na UKS-ie. Bardzo możliwe w tym sezonie. Więc... Widzę, że euforia po awansie już minęła. Tak, zdecydowanie. Więc jeśli chodzi o Piasta, to też nie są wielkie wzmocnienia, bo to jest wzmocnienie, żeby ograć jednego z 3 Beniaminków dwukrotnie i to wszystko. Pogoń, no tutaj też jakoś tupy nie urywa. Puszcza nawet w rubryce plotki. Ma to wczoraj nie miało nikogo w rubryce plotki. Sprawdzałem to uważnie. A teraz są tam piłkarze Siarki, Tarnobrzych między innymi i SK Odewa Lipany. Ale oczywiście nikogo potwierdzonego jeszcze Mario nie. Jacko, proszę. Mario Jacko, taki wiesz, mniej znany słowacki brat Mario Żardela. Mario Jacko. Prawda. Radomiak, no to wiadomo, szarżuje jak zwykle. Raków też. Ruch, no wiadomo, tutaj. I Ruch ma ciekawe transfery, faktycznie. Ruch spośród tych drużyn drugiej połowy tabeli to ma faktycznie chyba najciekawsze transfery. Choć no też, nie wiem czy Juliusz Redniowski wyłożony z Widzewa to jest... Julek już się wypowiedział na ten temat. Wiem, słyszałem. Stal Mielec, która ma sporo, liczbowo ma sporo. Jest Michał Trąbka, Krzysztof Wołkowicz, Jakub Rozwadowski z rezerw Rakowa, Kamil Pajnowski ze Stali Rzeszów, Marko Echman z Enosis Neon Parolin w Niu. No, on jest dobry. I Krystian Kardy z Czarnych Płaniec. Mm-hmm, liczbowo tak. Jest ok, ale też tak. Stal miała duże potrzeby. Śląsk Wrocław już omawiany, no, Trelowski, Żukowski. Warta Poznań, Przybyłko i Wizinger, też dwa transfery. Widzew też liczbowo. Widzew też sporo i Zagłębie, no jakieś jakościowe. Dąbrowski Nare, i tak. Marek Mróz z Wrocławi, też spoko. No ale jest zauważona liczba klubów, które no, stoją w bokach. 10 klubów ekstraklasy spośród 18, moim zdaniem, to są kluby, które mają bardzo duże potrzeby, gdzie trener błaga o przyprowadzenie kogokolwiek. Weź mi naprawdę, zatrudnij psa, żeby mógł biegać, bo mam za mało ludzi na treningu. Dyrektor sportu mówi, chętnie zatrudnić psa, ale pies ma jeszcze ofertę z drugiej Bundesligi, więc dopiero jak druga Bundesliga zrezygnuje z tego psa, to by go ściągnie. Druga Bundesliga węży, rozgrywek piłkarskich węży, tam możemy poszukać wzmocnienia. Jak są z kartą na ręce, tak? Albo z kartą w Lombardzie.
Tak. I dyrektor sportowy na koniec wywiadu mówi, no pewnie byłoby inaczej, gdyby właściciel oraz nasi główni sponsorzy trochę otwarcie, bardziej otworzyli swoje portfele, mocniej spinali groszem, ale potem jest właściciel, który mówi, już bardzo dużo dążę do tego interesu, bardzo, bardzo dużo dążę do tego interesu, ten sezon będzie bardzo trudny i bardzo ciężki. Więc tutaj jakby sytuacja jest jasna. W Ekstraklasie jest bieda, nie ma zawodników, są duże potrzeby, ale no... Jest spadek z niedożywienia. I tak. Jest spadek z niedożywienia. Bardzo dużo klubów będzie zaangażowanych w ten sezon właśnie w taki sposób. Bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej się UKS nie wyróżnia na minus. Wiemy? Tak. Mam do ciebie szybkie bingo. Komentarze pod Instagramem Kamila Glika, gdzie wrzucił zdjęcie z okazji rocznicy swojej z żoną. W ogóle piękna historia, bo chyba znają się od czasów postępki. Myślałem, że pierwsze rocznicy spadku z Serie A. Nie. Jesteś gotów? Tak. No to już. Pięknie razem wyglądacie. Bardzo ładny komentarz. I teraz drugi. I teraz już zacząłem komentarze właściwe. Nie. Piękna z was para. Też bardzo ładny. Blikson, dawaj do reprezentacji, bo się tych pis oglądać. Na to czekałem. Taka żonka to skarb. Też ładny. Wracaj, kto jak nie ty ogarnie te leczki z reprezentacji. No. Kolejnych 12 lat dla was. Bardzo ładny komentarz. Te dwa kadrowe się przebiły na pierwszy plan, zdecydowanie. Bo sam tak sobie pomyślałem przez chwilę, jak oglądałem te wyczyny. Znaczy... Jak analizowałem, mówię, kurde, Dixon był spoko. Znaczy... No ale potem odpalasz Transfermarkt. Nie, no po prostu jakby sonduję nastroje. Tak? Chciałem pokazać nastroje, jakie są w tym momencie wokół kadry, że gdziekolwiek, gdzie teraz się da, nawet jak Kamil Glik wrzuca zdjęcie z żoną, to i tak przebija się tam krytyka reprezentacji. O, posz, przypomniałem sobie, aż mnie wszystko zrodziło. Pamiętasz, kiedyś ci opowiadałem i wam, drodzy widzowie, o takim gościu, który siedzi w luksusowej furze i gestykulując tłumaczy o tym, że młodzi ludzie to powinni zapierdzielać, zbierać złom, banany, truskawki. No tak, gdzie mam banany zbierać? Nie, jestem młodym człowiekiem, przepraszam. No właśnie. I on tam tłumaczył, że tak, no idź, zarób. Zarób, a jak zarobisz 15 zł, to jutro sobie kupisz wózek i już będziesz jeździł z wózkiem i zarobisz 30 zł. I wszyscy udostępniają jego filmy, bo on siedzi w luksusowej furze i tłumaczy reguły ekonomii, że jak włożysz na początku i masz duży spadek, to wtedy możesz do czegoś dojść, nawet dużego. Oczywiście, na przykład dużego wyroku. Na przykład dużego wyroku. I ten gość, ja wtedy pamiętam, że byłem absolutnie oczarowany tym, jak on swobodnie o tym mówi. Że no przecież co to jest za problem, że podkurzaj sąsiadowi, już dostaniesz 2 złote, podkurzaj temu już będziesz miał 8 złotych, już będziesz miał 10 złotych razem. I tak tłumaczył, że i tak grosz do grosza będzie kokosza, być może zaniedbasz obowiązki szkolne, bo będziesz kosił trawniki wszystkim sąsiadom i nie pójdziesz na wymarzone studia, bo kosiłeś trawniki w czasie, kiedy pomyślałeś. Stracisz młodość, gdzieś mam tylko odciski. Ale będziesz miał za to już 14 złotych i możesz sobie za to kupić Red Bulla na przykład, żeby dłużej móc kosić trawniki. Bardzo szeroko było to udostępniane. Oczywiście nie lekceważę tego, że młodzi mogą momentami być po prostu leniwi. Sam dużo pracowałem, jak byłem młody, ale też mam duże opory, kiedy ktoś mówi, że no słuchaj, jesteś kowalem swojego losu. Kup se protezę, jak nie masz nogi. Teraz już jak masz protezę, to se chodź i rób robotę. I wszystko jest elegancko. Mam duże uczulenie na to pierdzenie. Dlatego ten człowiek przykuł moją uwagę. Zwłaszcza, że bywał wulgarny w tych. Tak, jak ja słyszę, że oni chcą kurwa od razu, 2 razy minimalną w pracy. Co, człowieku, jeszcze nic nie przeżyłeś? No i tam dalej leci. Mm-hmm. I on po kadrze nagrał film. No, powiem ci tak. Podobało mi się też, że wiesz, jacyś politycy się aktywniali. Każdy tak, wiedział, tak, że może parę punktów ugrać. Tak, że to jest ten moment. Ten, od tego są reprezentanci Polski. Ten niemiecki, Manfred Weber nawet się wypowiedział. Co to jest Manfred Weber? Nie, a ty byłeś na urlopie. Nie, tego ci nie będę przyczyniał. W polityce to się dzieje wszystko. W piłce się dzieje wszystko, ale w polityce jeszcze bardziej. Natomiast masz rację, że wszyscy zabrali głos. Natomiast ten rant mnie przekonał. Bo jak myślisz, do czego mógł się odwołać ten człowiek? Patriotyzm. Tak, patriotyzm. Duże pieniądze. Za orzełek. Duże pieniądze. Przepłacani. Żel na włosach. Tak, dokładnie. Co ty gadasz jeszcze? Ale najważniejsze jest jeszcze... Gwiazdeczki? No gwiazdeczki, tak. No, to były łatwe do przewidzenia. No. Ale jest podany pozytywny przykład, komu powinno się dać szansę w miejsce tych osób, które są. Jak myślisz, komu? Siatkarzom.
I Paweł Fajtkowi. Nie, ale jesteś w miarę blisko, bo chodzi o ludzi o podobnej rozpoznawalności. Pan mówi, luksusowa fura, kamera ustawiona na niego i on mówi. W tym samym miejscu, w którym mówił o podstawach tego, jak gospodarka działa, że robisz 2 złote i potem robisz 4 złote. I w tym samym miejscu mówi, że są młodzi ludzie. Ja czytam o reprezentacji U17, Belgów pokonali Niemców, bo oni jeżdżą tramwajami na treningi, oni się starają, oni wiedzą. Wiedzą, ile znaczy praca, ci młodzi ludzie. Dajmy im zagrać, 17-latka. Oni Mołdawię rozniosą na szablach. Człowieku, co jest grane, o co chodzi? Co to ma być? Bo oni pokonują Belgów, Holendrów, Hiszpanów pokonują ci w U17. Brąz ostatnio zdobyli praktycznie, U17. I grają ofensywnie, a nie tak jak ty przepatrzeni. Wielkie porażki i wielkie sukcesy Polaków. To jest taka wylęgarnia uroczego populizmu, że w głowie nie mieści. Coś wspaniałego. Cieszę się, że do tego dotarłeś i mnie w to wprowadziłeś. Bardzo dużo miało to udostępnień. Bardzo dużo. A jeszcze trzeba pamiętać, że też wyder japę dziki trener. No, nie chcę w to wchodzić. Ale tego już nie odpalałem, no. Bo się bałem po prostu, że za dużo prawdy jednocześnie do mnie wyleci. No, ale mówię, taki sondaż nastrojów, Kuba. Chciałem cię jeszcze przeprowadzić. Czy pamiętasz, jak w okolicach grudnia, czy twoim zdaniem istniały płazińce i bakterie cieszące się większym zaufaniem społeczności niż Czesław Michniewicz? Nie, absolutnie tak. Czesław Michniewicz był na dole, drabinki. Na dole. Teraz Czesław Michniewicz, fakt, zrobił artykuł o Czesławie Michniewiczu i ja po tym artykule płynę, jakbym czytał Adama Mickiewicza. Wiadomo, teraz Czesiek oschudzony na zdjęciach, arabskie pieniądze, we wspaniałej lidze będzie grał, tak? Fakt robi specjalny reportaż o tym, że Czesław Michniewicz zagrał w tenisa. To jest dzisiaj. Przed chwilą bum, bum, bum. Wszyscy jadą po Michniewiczu. Winny wszelkiemu złu, tak? Gnojony. Pojazdy z PZPN. Od piłkarzy. Wszędzie. A teraz? Proszę bardzo. Posłuchaj, jaka jest tonacja w ogóle tego artykułu. Przed wyjazdem z Polski trener próbuje się relaksować. Kilka dni temu wybrał się na spacer po Gdyni. Teraz piszemy o tym, że Michniewicz odszedł na spacerze po Gdyni. Odwiedził korty tenisowe, gdzie patrzył, jak grają jego znajomi. Umilał sobie wówczas czas, zajadając galaretkę z winogronami, borówkami i truskawkami oraz popijając kawkę. Pół roku temu Michniewicz i dopiero potem Diabły. No. Michniewicz był rozpatrywany jako postać do Diablo 4. Teraz dowiadujesz się, że je galaretkę na spacerze w Gdyni. To jest w tym momencie tonacja artykułu wokół Czesława Michniewicza. Jak tylko pozbył się tej wstrętnej reprezentacji Polski z pleców. Tak, to jest prawda. Od razu mi się przypomniał inny legendarny artykuł, że smaży się na słońcu, a powinien w piekle. To było tak? Chyba o Kiszczaku. W akcie albo w smaży się na słońcu, a powinien w piekle. Czy chcesz jeszcze dalej? Tak, jestem bardzo ciekawy. Tabloid ujawnił, że w sobotę 24 czerwca Czesław Michniewicz chwycił za rakietę i wraz z kolegami grał w debla. Dziennik twierdzi, że były selekcjonerem reprezentacji Polski zaprezentował znakomite umiejętności tenisowe teraz. No gdyby tak, w czerwcu, no. Gdyby w grudniu Michniewicz zagrał w tenisa, to zamiast trenować, rozliczać afery, to se w tenisa gra teraz. Jeszcze wybitny tenisista pokaże tym Arabom, jak się gra w tenisa. Nie bezcześć sportu, który uprawia nasza gówniara z paletką. Prawda. Michniewiczowi nie przeszkadzało to, że temperatura była naprawdę wysoka. Ja jakbym czytał o superbohaterze. Dbał o odpowiednie nawodnienie organizmu. Po zakończeniu tenisowych zmagań udał się do samochodu. No pięknie. Wyjął z niego plecak z logo PZPN i swoim nazwiskiem. Relacjonuje fakt. Zresztą jak drobiazgowo faktu analizuje. Tak się relacjonuje, jak Brad Pitt odwiedza Polskę, albo jak Michael Jackson dawał koncert w Warszawie. Do tego stopnia urósł Michniewicz. Prawda. Jesteś nam potrzebny na boisku. A nie, to przepraszam, to znowu są komentarze dotyczące Kamila Glika. Ja tam nie chcę wracać do Instagrama polskiego byłego stopera. Ale powiem ci, że to jest urocze. Czesław Michniewicz tak teraz. Ty otwiera gazetę i tak, no kto tam, no. Bo już wiem, że Benzema. A, tu moje zdjęcie, jak gram w tenisa i zajadam galaretkę z winogronem, borówkami oraz truskawkami. Ale kto tam jeszcze do mojej ligi przyszedł? A, N'Golo Kanté, tak, że Wonder Kids z Brazylii za 9 milionów euro? Tak, też będę z nim rywalizował w lidze. Zaraz się go zacznę rozkminiać. A w międzyczasie jego byli podopieczni, piekło. Wrzucą w social media cokolwiek. O, wy gnoje, o, wy jak z Mołdawią, tak, a co było? Tak. Może jak Bieli mi odpiszesz, co ty frędzu jeden zrobił? Tak, nie, naprawdę, reprezentacja Polski jest w tym momencie piekłem. Ci, którzy z tego piekła uciekli, no chyba, że Jerzy Brzęczek, no ale to przez Wisłę Kraków, a nie przez reprezentację Polski. Rok po reprezentacji Polski to też był gość. Wszyscy go słuchali i mówili, ale fajny ten selekcjoner.
Lubię się na potoczowisku. Kurde, powiem ci, że mam naprawdę dużą satysfakcję z tego, że to wszystko przewidzieliśmy. Nie chcę mówić, że ja przewidziałem, chociaż pamiętam, że to ja wywołałem ten temat i się pochwalę sam, mówiłeś, bo nikt mnie nie pochwali, że Fernando Santos zapewnia wysoki współczynnik. Odpierdzielcie się wszyscy ode mnie, ja zatrudniłem super trenera. I Cezary Kulesza na ten współczynnik patrzył bardzo mocno, dobierając ewentualne kandydatury. I mówiliśmy o tym obaj, że takie nazwisko gwarantuje. Piłkarze się będą smażyć, a nie trener. Że tak, że już się skończy takie, że a, bo wiecie, Brzęczek, Michniewicz, Polak. Tęgamy trochę. Nie lubimy. Ten za dobrze nie zagrał dobrze. Nie lubimy takich. Nie, przyjeżdża pan Fernando. I bardzo mi się podobało, że Piotr Koźmiński puszcza informację, że, a on nie puszcza niesprawdzonych informacji, że kadrowicze trochę mówią, że no to nie ma chemii, że tak nie rozmawia z nim ten bardzo selekcjoner i tak dalej. Nie ma osoby, która mówi, że no mógłby Santos z nim rozmawiać. Wszyscy mówią, a co oni to jeszcze? Roboty. Bo do z wami nie porozmawiał, to przegrałeś się z Mołdawią, tak? Dokładnie, że co byście jeszcze chcieli? Mieliście tak, mieliście defensywnego, ofensywnego, zagranicznego, polskiego, ładnego, brzydkiego, z przerwą między zębami, z krzywymi zębami, każdego mieliście. Grać. Grać, skończyć rozmawiać. Nie, rzeczywiście, to, że takie coś wypływa tuż po meczu z Mołdawią jest kuriozalne, bo mecz z Mołdawią powinni wygrać bez względu na to, kto by ich prowadził. Tak? I tyle. I po takim czymś to brzmi po prostu jak autodestrukcja. Chociaż wiesz, ja też trochę podzwoniłem, trochę posądowałem temat i dowiedziałem się ze środowiska kadry, że podczas zgrupowań reprezentacji Polski Fernando Santos topi koty w przeremi. Tak. I moim zdaniem to jest bardzo niedobre i na tej podstawie trzeba go zwolnić. Też tym słyszałem, bo ten kot był przymierzany do czterech klubów Ekstraklasy, z dolnej połówki i Beniaminka. I ma takie kły też, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, Fernando Santos. I po prostu czasami tam jest krew na końcach tych kół, bo okazuje się, że jest również wampirem. Ale byłem tak pewny, niczego nie byłem tak w życiu pewny jak tego, że zaraz się pojawi niezadowolony reprezentant Polski. Stary, różnica pokoleń, on trochę inaczej patrzy na ten futbol. On mi mówi, że Leonidas grał boso. Jechał już mu ten świat, on mówi, że spalony to jest jak, że się nie liczy i w ogóle. Trzy rogi to karnego graj teraz. Podaje obrońca, się tak. Obrońca podaje do Szczęsnego, mówi Szczęsny łap. Przecież nie można od bramkarza, a on swoje. Byłem przekonany, że będą go deprecjonować. No tak. Że przy pierwszej porażce znowu będzie, że ten selekcjoner no, mógłby być lepszy, mógłby być młodszy, mógłby być bardziej zagraniczny, ale ten jest zagraniczny, ale jakiś taką ma polską twarz. Mógłby być bardziej zagraniczny. Ma twarz jak Lech Dybnik i mówi się, że jest zagraniczny. Tak. Ja chcę takiego, co wygląda jak Brad Pitt. Albo niech Brad Pitt będzie selekcjonerem. Powinien być casting na selekcjoner Polski, zrobiony w trybie top model, zrobiony w trybie idol i siedzą piłkarze i wybierają i nie będzie wtedy tak. Chociaż pewnie jak wygra, to i tak będzie. Tak. Jakiś kłopot z tym trenerem. Na pewno jakiś będzie. No nie, jakiś będzie, bo im nic nie pasuje. Nic im nie pasuje i zgrupowania im nie pasuje, nic im nie pasuje. I jestem bardzo zadowolony, że opinia publiczna w tej kwestii jest absolutnie zgodna, że przestań ta narzekać, tak. Że nawet jakby Fernando Santos był gorszym selekcjonerem niż Brzęczek czy Michniewicz, to psim obowiązkiem reprezentanta Polski jest pokonać Mołdawię. Jest wyjść z tej grupy. Wyjść z tej grupy i awansować na Euro. Potem można się zastanawiać, jak to wyglądało, że może Santos też nie do końca, że może tutaj pochop na decyzję o zwolnieniu Michniewicza, albo jednak trzeba było zatrudnić kogoś innego. Ale no nie w tym momencie, kiedy przegrali z Mołdawią. Już pomijając fakt, moim zdaniem oczywisty, że nie wiem, kogo by piłkarze oczekiwali w roli selekcjonera reprezentacji Polski, bo nie jesteśmy Manchesterem City, nie jesteśmy nawet FC Barceloną, nie jesteśmy też Realem Madryt, że przebieramy w największych topowych nazwiskach, bo żeby w ogóle trenera ściągnąć do reprezentacji jakiejkolwiek, to trzeba go wyjąć z piłki klubowej, gdzie są większe pieniądze, większy prestiż, lepsza praca, więcej adrenaliny. Nie wyciągniesz mocniejszego nazwiska niż sam. Będzie bardzo, bardzo trudno, więc nie wiem, co oni sobie wyobrażają, jeśli faktycznie on nie ma chemii, nie ma premii, nie ma chemii, nic nie ma tej reprezentacji. No to nie wiem, czego oczekiwali, naprawdę. Naprawdę nie wiem. To nie jest tak, że rozkładamy jakiś wielki parasol nad Fernando Santosem. Tak. Bo też trochę inaczej pewne rzeczy zapowiadał, a inaczej realizuje teraz, jadąc sobie po prostu na chyba dwumiesięczny urlop, zamiast dbać o rozwój polskiej piłki. Ale nie ukrywajmy, jeśli chodzi o Mołdawię, piłkarze nie mają żadnego
I tak samo jeśli chodzi o początek meczu z Czechami. No nie jesteś w stanie tego zawalić taktycznie w taki sposób, żeby stracić dwa gole w 180 sekund. No. No nie jesteś w stanie tego zrobić fizycznie. To zawalili piłkarze, piłkarze, jeszcze raz piłkarze. Koniec krycia się za trenerami, piłkarze wziąć się w garść i tyle. Albo tych z U17. Albo tych z U17, to nie. Ja czytam Belgię, po Hiszpanię. Hiszpanię, kanały wszystkie, ja jestem przekonany. Jest dobry gościu. Krychowiak był. Wywiad na meczyki.pl z Grzegorzem Krychowiakiem. Grzegorz Krychowiak jak na siebie nie wypada źle. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ciekawa szpilka. Spójrzmy na wyniki. Nie są lepsze niż w ostatnich latach. W sensie bez Grzegorza teraz. Tak? No nie da się nie zauważyć, że dwa z ostatnich meczów w tym roku, znaczy dwa mecze, czyli Mołdawia i Czechy, są kandydatami do gorszych meczów w XXI wieku. Mm-hmm. Więc rzeczywiście ta rzeczywistość, że o, jak się pozbędziemy Krychowiaka, to maszyna ruszy. Punkt dla Grzegorza. Zaskrzyczało. To mogłoby wyglądać tak samo z Grzegorzem. To też jest prawdopodobne, ale punkt dla Grześka. Krychowiak gra w tenisa na jednym z saudyjskich kortów. Zobacz, Kuba, jak jest, że reprezentacja Polski ma w tym momencie tak beznadziejny wizerunek, reprezentant Polski, reprezentacja Polski, że Grzegorz Krychowiak zaczyna wypadać dobrze. Tak. Grzegorz Krychowiak, który był symbolem wszystkiego, co najgorsze, bo Glik to zawsze był ceniony, tak? Ale Grzegorz Krychowiak w ostatnich latach, no to był takim kozem ofiarnym. No. Kozioł ofiarny ostatnich lat zaczyna wypadać jak gość. To jest prawda. Niedługo będzie tak, że oglądasz sobie nowy film z tego, z Marvela. Jakie tam są niemilce jakieś? Srebrny Surfer był chyba niemilcem. Nie. Tak, Srebrny Surfer nie jest reprezentantem Polski. Może niego Superman nie okłada tak. Tymi pięściami, dokładnie, bo tak. Mógłby w tym czasie okładać pięściami reprezentanta Polski, a nie Silver Surfer. Dokładnie tak, Skaramanga. Tak, nie jest reprezentantem Polski, to jego duża zaleta. Tak, i właściwie postać pozytywna. Dokładnie. No, tak to wygląda właśnie z tymi naszymi gagatkami. Tyle o nich? Pewnie. Dobra, to tniemy i zbliżamy się do końca. Są komentarze sprzed tygodnia. Jeszcze raz przepraszamy za jakość dźwięków sprzed tygodnia. Zrobiliśmy co mogliśmy, odpisaliśmy na wszystkie komentarze wasze. Tak. Ja jeszcze dzisiaj rano odpisywałem przed 6:00. Łącznie ponad 920 komentarzy jest chyba pod filmem. Z czego połowa nasza, twoja i moja. Albo nawet więcej niż połowa, bo na niektóre komentarze odpisywałem ja i Leszek. Tak. Na wszystkie są odpisane. Tak, mam nadzieję, bo tak. Zwykle coś tam może umknąć jeszcze. Nie, ale ja wczoraj przeglądałem. Przeglądałeś, tak? Tak, nie, no są wszystkie. No ja też nie, czasami mówię, widziałem, że odpisałeś i już wiedziałem, że nic nie wniosę, no to tak. Nie pisałem. Tak, ja też odpisywałem, ale oczywiście przywołamy dwa komentarze, które szczególnie mnie ujęły. Jeden komentarz jest dotyczący tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli reprezentacji Polski. No. Jacek Misiewicz 8746 napisał tak. Ale potrafię sprytnie operować moim telefonem. Działam nim jak normalnie w Skynecie. Każdy reprezentant Polski w piłkę nożną. Szantusz powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, jeśli posłucham jego wskazówek. A jakie to były wskazówki? No właśnie nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem. Jak zwykle. Komentarz najśmieszniejszy, co padło w tym odcinku. A te wskazówki to? Słucham? Jakie to były wskazówki? Co? Najlepszy cytat w historii polskiego sportu. Zdecydowanie. Tak. I Kani 6772. Stworzenie reprezentant Polski, gatunek przegryw, królestwo, mięczaki. Zaśmiałbym twój komentarz, zaśmiałbym się, ale mój gatunek piwniczak przegryw pewnie jeszcze dalej w pewności dziobania. No, dam ci lajeczka, masz. A dziękuję. Proszę. Tak, trudny czas. Trudny czas był, bo były urlopy, były problemy z dźwiękiem i było odpisywanie na wszystkie komentarze i w ogóle dużo rzeczy było. Natomiast... Bo wesele miałem w tej chorobie. Co? Szacuneczek, że zniosłeś. Byłeś gwiazdą oczepin czy nie? Nie było oczepin, ani jednych, ani drugim wesel. Kurde, bele, ale takie czasy. Nowoczesne wesela. Ja chodzę na takie, gdzie są oczepiny i potem tak, nie zgłoszę się. 20 minut później. Musimy zrobić, Kuba, kiedyś osąd oczepin, różnych zabaw. No, takie the best of. 10 najlepszych. Nie będziemy ich prezentować, broń Boże. Ale... Nie. A, no i Igrzyska Europejskie się dzieją, ale to dzięki, że nas oznaczacie. Szczerze mówiąc, omijają. Jakoś mało głośno ta impreza jak dla mnie. A to dziwne, bo to największe wydarzenie w historii Polski. Tak? Tak. Myślałem, jednak zostanę przy chrzcie. Pewnie we wtorek w poranku się pochylimy trochę nad Igrzyskami, bo ludzie nas oznaczają przy tym i widać, że chcieliby, żeby ktoś to podsumował. Dobrze. Tam jeszcze ta impreza chyba będzie kończy, to jest taka krótka. No nie wiem, ale jej efekty zostaną z nami na lata. Oczywiście. W postaci... Jak offset po F-16. Tak, w bardzo ważnych momentach będzie się tam ta impreza przewijać. Na przykład jak będziesz oglądał najlepszą imprezę otwarcia, to wtedy będziesz sobie przypominał. Otwarcie Igrzysk Europejskich. Tyle dziś. Dziękujemy wam, drodzy widzowie. Możecie w komentarzach napisać, w jaki sposób
ta maszyna, która jest między nami, doprowadzi do naszego upadku, bo jesteśmy pewni, że inwestycja w tak abstrakcyjnie wyglądający sprzęt do nagrywania za jakiś czas się odbije na nas źle. To znaczy ta maszyna prawdopodobnie nas zniewoli, zniewoli nasz umysł. I będziemy wyłącznie prezentować jej... Świeci się tak na czerwono, nie? Tak nie, groźnie. Tak, i ma tyle różnych wejść, na tyle różnych rzeczy, że ja się boję. Mhm. Prawdopodobnie mógłby się pod to podłączyć samochód i by jeździł. Więc... Nie chciałeś tego kupić zamiast Chevroleta Cruze? Chciałem, ale Chevrolet był tańszy, więc kupiłem auto. Możecie o tych dyktafonach pisać, ale przede wszystkim możecie pisać, czy nas słychać lepiej i czy to duża strata. Czy woleliście, jak nas nie było słychać? Bo podejrzewam, że będzie sporo osób, które wolały, jak nas nie było słychać. Tak jest. Mamy nadzieję, że w tej przerwie między sezonami też się bawicie z nami. Dobrze, a za chwilę ruszamy. Mamy sporo różnych pomysłów i innych. Prawda. Najbliższe programy w poniedziałek Uniwersytet Ekspertasy? Oczywiście. Wracamy do sympatycznych pogadów z Julkiem. Leszek i Julek pogadają o Ekstraklasie z wami, a we wtorek 8:30 punktualnie pogadamy tak. sobie o... Może będą jeszcze jakieś niespodzianki. O czymś innym. O mydle i powidle. A zdradzę ci kulisy turnieju kibiców, który wygraliśmy. O, jak widziałem. Na Twitterze tak. U ciebie. Dobrze. To ci nie zdradzę, bo już wszystko Jak chcesz wiesz. Sprawdzić sobie na Twitterze, to zaglądam na weszłe, później do ciebie. Dobrze. To się cieszę, bo to duża nobilitacja. No, to tak wyglądają najbliższe plany. Potem oczywiście się widzimy za tydzień w piątek w programie Tetrycy. Może po drodze będą jeszcze jakieś poranki, a to będziemy informować na bieżąco. Sponsorem kanału LVBet. W opisie są freebety. Dziękujemy Jackowi, Piotrkowska 79, o to chodzi. Dziękujemy Mateuszowi, który nas odośrodził i nam pomaga. I który jest odpowiedzialny za sprowadzenie do nas tego oto Skynetu. Wspólnie z Martą. Wspólnie z Martą, która no, też wczoraj wiem, ojej, powalczyła. Tak? Marta z biura to jest fachowiec na robocie. Wypożyczalnie aut to sobie tak. Dokładnie. Ja nie wiem, czy tego PZU nie zrzucić na Martę. Jakby Marta tam do tego PZU wpadła, to by mi kupili nowego Chevroleta. I nie Cruze, tylko Impale na przykład. No. Tak byś wolał Cruze. Pewnie tak. No i to tyle na dziś. Dziękujemy wam, że spędziliście z nami ten czas. Współczujemy trochę i przepraszamy, że tak długo gadaliśmy o rzeczach niezwiązanych z piłką nożną. Ale życie. Tak wygląda życie właśnie. Kupuje się auta. Tyle. Kłaniamy się nisko. Cześć. Do zobaczenia.